Witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszej konferencji organizowanej przez Obóz Narodowa Radykalna Brygada Małopolska, której tematem będą zagadnienia związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa dotyczącymi wojny hybrydowej na naszej wschodniej granicy. Dzisiejszymi prelegentami będą Grzegorz Ćwik, redaktor naczelny miesięcznika Szturm. Lubię. Oraz Adam Seweryn, członek zarządu głównego Obozu Narodowo Radykalnego. Jeśli mogę prosić, to w związku z rocznicą, która wypadała 2 dni temu, prosiłbym wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Dziękuję. To na sam początek zaczniemy od pytania do kolegi Grzegorza. Na ile na chwilę obecną realne jest zagrożenie wybuchem konfliktu zbrojnego z Rosją? Jakie dokładnie działania należy podjąć, aby tego uniknąć? Jeżeli mówimy o konflikcie zbrojnym, rozumianym w sposób tradycyjny jako wojna, to zagrożenie należy rozpatrywać moim zdaniem szerzej, w sensie nie jako zagrożenie wyłącznie samą wojną, a działaniem Rosji o charakterze wojennym, tak? No bo działanie może być tak jak obecnie wojna hybrydowa, to też jest wojna, nie jest konflikt zbrojny per se. Więc to zagrożenie na obecną chwilę oczywiście istnieje, no nie jest bardzo duże, natomiast w wypadku ewentualnego upadku Ukrainy to też nie jest kwestia najbliższych tygodni czy miesięcy, on to będzie eskalować. No ale przede wszystkim Rosji zależy na tym, żeby zlikwidować wschodnią flankę NATO, no a tego ci nie da zrobić bez zlikwidowania zagrożenia polskiego. Ale do tego wcale nie trzeba używać sił zbrojnych, do tego wcale nie trzeba używać czy decydować się na pełno kinetyczny konflikt zbrojny, zwłaszcza że Polska jest członkiem NATO, a do tego od kilku już lat dość duże zakupy zbrojeniowe czyni. Abstrahuję tu teraz od zapowiedzianych cięć tych zbrojeń i tych wydatków. Natomiast no, realnie dość dużą liczbę sprzętu kupujemy, w tym tego sprzętu, który jest game changerem, czyli broni rakietowej, która będzie stanowiła ewentualne zagrożenie dla Kaliningradu. Natomiast Rosja niestety lub stety może też stanowić zagrożenie użyciem metod hybrydowych. Tak? Widzimy, co się dzieje na granicy wschodniej, no ale to może być też działalność terrorystyczna, to może być też działalność polegająca na aktywizacji pewnych grup mniejszościowych. Nie tylko już na wschodzie, ale też na przykład widzimy, co się dzieje na Śląsku. Moim zdaniem to nie jest przypadek, że akurat w dobie konfliktu polsko-rosyjskiego nagle sobie pewne grupy na Śląsku przypomniały, jak bardzo chcą tej autonomii od Polski. No i też pytanie, co to znaczy konflikt zbrojny z Rosją? No bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, że Rosja wcale nie musi zdecydować się na pełno kinetyczne uderzenie. Rosja może zdecydować się na przykład na ograniczone uderzenie bronią rakietową. Pytanie, co wtedy zrobi Polska i NATO? Jeżeli na przykład Rosja odpali 3 skudy, dajmy na to, na Suwałki, na Białystok i na Hajnówkę, zabije 600 osób, wyburzy kilkanaście bloków, czy wtedy Polska uderzy? No nie uderzy, bo nie pozwolą jej na to sojusznicy z NATO, którzy cały czas będą dążyli do pokoju. Natomiast zaburzenie polityczne i upadek polskiej klasy politycznej, jaki zapewne nastąpi, może spowodować to, że Polska wypadnie z tej wschodniej flanki NATO i być może nie tylko NATO. Tak więc reasumując, to zagrożenie jest dość duże ogólnie konfliktem z Rosją. Co możemy robić, żeby temu przeciwdziałać? Przygotowywać zarówno siły zbrojne, jak i odporność całego społeczeństwa i aparatu państwowo-administracyjnego NATO i przede wszystkim przygotowywać się na to, że Rosja w całej swojej historii zawsze uderzała na państwa, które postrzegała jako państwa upadłe, czyli Rosja będzie dążyła do tego, żeby Polskę uznać za państwo upadłe i tych metod będzie używała. Dziękuję. To samo pytanie do Adama. Więc tak, ja podobnie jak kolega rozpatrywałbym to zagrożenie na kilku
płaszczyznach. Po pierwsze, jeśli chodzi o klasyczną agresję zbrojną, niestety jest też takie ryzyko. Natomiast powiedziałbym, że póki trwa wojna na Ukrainie, pełnoskalowa, konwencjonalna inwazja Rosjan na teren Polski jest raczej nierealna. Natomiast pytanie, co gdyby doszło do całkowitego upadku Ukrainy, bądź takiego konsensualnego rozwiązania kończącego wojnę na Ukrainie, które powiedzmy umocniłoby pozycję Rosji w tym regionie. Wówczas uważam, że ryzyko takiej klasycznej inwazji na Polskę niestety wzrasta. Kolejna sprawa, ja podobnie też jak kolega zwróciłbym uwagę na to, że bardziej realnym zagrożeniem niż wojna konwencjonalna z Rosją na dzień dzisiejszy jest wojna hybrydowa prowadzona z jednej strony przez tak zwanych uchodźców koczujących nielegalnie na polsko-białoruskim pograniczu. Być może jakieś grupy wywiadowczo-dywersyjne, które już na terenie Polski są. No jak mówię tutaj o trwającej właściwie, tak można powiedzieć, już wojnie hybrydowej na pograniczu polsko-białoruskim. Ja bym zwrócił uwagę na to, że jak ta cała sytuacja się rozpoczęła, ja zasugerowałem, że między tymi powiedzmy podszywającymi się pod uchodźców ludźmi szturmującymi polską granicę mogą znajdować się na przykład żołnierze formacji zbrojnych kaderowców. No i proszę zwrócić na to uwagę, że teraz to już nie są jakieś dywagacje, hipotezy, ale nawet mainstreamowi analitycy i dziennikarze zwracają uwagę, że nie mogą się znajdować, ale się oni już tam znajdują. A jeśli nie znajdują się na pierwszej linii, to na pewno biorą udział w szkoleniu tego lumpenproletariatu, w jakich metodach atakowania Polskiej Straży Granicznej, atakowania linii granicznej. Zwróciłbym też uwagę na to, że w dobie internetu, w dobie właściwie mediokracji, działania z zakresu propagandy, z zakresu manipulacji stanowią też jedno z narzędzi wojny hybrydowej, więc uważam, że z jednej strony środowiska prorosyjskie, które czy w Polsce, czy w krajach Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej relatywizują Rosję, przedstawiają Rosję jako takie może imperialne, ale jednak państwo, które ma jakieś tam wartości u swojego fundamentu i jeszcze o ironio, którzy przedstawiają te wartości jako wartości chrześcijańskie i konserwatywne, no to wykonują tą robotę dla rozmaitych służb, organów prowadzących wojnę hybrydową. Druga sprawa, ja uważam, że między innymi skrajnie lewicowe, ekstremistyczne ruchy, które widzimy coraz silniejsze i w Polsce, ale w krajach Zachodu znacznie bardziej silne niż u nas, jak na przykład BLM w Stanach Zjednoczonych. Nieważne, czy są wprost sponsorowane, inspirowane przez GRU, KGB, ale wykonują pożyteczną robotę. Powiedzmy, że wcielają się w rolę, jak to powiedział ktoś kiedyś, pożytecznych idiotów pracujących na rzecz rosyjskiego imperializmu. I właściwie wszystkie te ruchy, które prowadzą działalność rozkładową, antypaństwową, antyrodzinną, antymilitarystyczną, czy to w Polsce, czy w innych krajach Europy, są narzędziem wojny hybrydowej. A jak możemy temu przeciwdziałać? No po pierwsze, co już było omawiane przez nas na oddzielnej konferencji, przez szybką, intensywną rozbudowę Wojska Polskiego, pewną przebudowę pod kątem prowadzenia wojny obronnej, przez rozwój obrony cywilnej, przez zwiększenie odporności społeczeństwa polskiego nie tylko na atak konwencjonalny, na potrzeby odparcia nawały rosyjskiej, ale także na zwodzącą ludzi na manowce prorosyjską propagandę i na wszelkiego rodzaju działania z zakresu dywersyjnego i sabotażowego prowadzonego czy to przez rosyjskich agentów, czy przez ich najemników, czy przez pożytecznych idiotów nieświadomie wykorzystywanych przez rosyjski imperializm. Dziękuję. Dziękuję. Zostanę przy powiadam. Według Ciebie, jakie są możliwe scenariusze eskalacji konfliktu hybrydowego na wschodniej granicy Polski?
Przede wszystkim takim największym zagrożeniem, o którym nie tylko ja myślę, ale wiele osób się zastanawia, jest sytuacja, co gdy w trakcie odpierania zbrojnego ataku ze strony tych koczowniczych band polscy strażnicy graniczni zastrzelą któregoś z tych bandziorów, ale nie na terenie polskiej ziemi, ale po drugiej stronie linii demarkacyjnej, czyli na terytorium Białorusi. Więc pytanie, czy pojawi się wówczas casus belli, bo to jest wbrew pozorom poważny problem, gdyż nawet powołując się na obecnie istniejące przepisy III Rzeczypospolitej, no, żołnierz czy strażnik graniczny, czy nawet policjant odpierając zbrojny atak na swoją osobę, czy na posterunek, którego ma chronić, bronić na terytorium Polski, ma prawo do użycia broni palnej, ostrej amunicji. I o tym teraz nawet politycy Platformy Obywatelskiej mówią. Natomiast co w sytuacji, jeśli na przykład ostrzał będzie prowadzony ze strony białoruskiej, jeśli w toku wymiany ognia zabity będzie bandzior na terenie Białorusi, to jest duże zagrożenie. Następnie, podobnie jak kolega przewidywał, ja również uważam, że może być, powiedzmy, próba takiej prowokacji ze strony Rosjan poprzez pojedyncze jakieś bombardowanie niewielkim ładunkiem wybuchowym jakiegoś polskiego obiektu cywilnego na terytorium pogranicznym. I wreszcie takim punktem wyjścia na wyższy szczebel drabiny eskalacyjnej może być atak terrorystyczny, do którego się Rosjanie nie przyznają, ale powiedzmy sobie szczerze, no, mają oni możliwość posłużenia się rozmaitymi terrorystami, dywersantami wyszkolonymi w ośrodkach szkoleniowych, czy to Armii Radzieckiej, czy już Armii tak zwanej Rosyjskiej, czy GRU, KGB, czy innych służb. Pytanie, jak na to zareaguje polska klasa polityczna, jak na to zareagują klasy polityczne silniejszych państw, które tutaj ponad naszymi głowami decydują o wojnie i pokoju. I wreszcie, jak na to zareaguje polskie społeczeństwo, czy doprowadzi to do takiej mobilizacji, do gotowości na wojnę? Śmiem twierdzić, że nie. Ja się śmiem obawiać, że eskalacja napięcia może spowodować wybuch paniki i masowy eksodus Polaków na zachód. A nasze, czy raczej polskojęzyczne klasy polityczne zrobią to, co im aktualny pan, który nimi steruje, z zachodu każe. Czyli jeśli starszy pan za oceanu będzie chciał utrzymania pokoju z Rosją, to nawet żeby tam polskie dzieci były mordowane przez kadyrowców, to oni będą udawali, że to nikt nie pluje na Polskę, tylko że deszcz pada. Jak również jeśli Niemcy, będąc takim państwem o decydującym wpływie na obecny rząd III RP, będą chciały utrzymać jednak pokojowe relacje z Rosją, nie będą chciały, żeby NATO uruchomiło 5 artykuł, no to również polski rząd powie, że tak naprawdę to spadła rakieta ukraińska, czy może jakaś linia mongolska na polski teren i zabiła Polaków. Więc tutaj moje przewidywania nie są optymistyczne. Optymistyczne może być paradoksalnie co innego. Mianowicie ja uważam, że jedno z państw niedocenianych, a biorących udział w tej globalnej grze o kontrolę nad eskalacją sytuacji na granicy między flanką wschodnią NATO a strefą wpływów Rosji są Chiny. I tutaj bardziej doceniałbym to, że no, pełnoskalowa wojna Rosji z Zachodem, w tym również z Polską, nie jest w interesie Chin. Zwróciłbym uwagę między innymi na jedno z nielicznych przedsięwzięć pana prezydenta Dudy, które muszę zdecydowanie pozytywnie ocenić, mianowicie na jego wizytę w Chinach i rozmowy z chińskim przywódcą. I ja bym zauważył, że tak naprawdę w interesie Chin nie jest ani wyraźna wygrana Ukrainy, ani triumf Rosji nad Ukrainą, a dalej nad krajami Międzymorza i nad krajami Zachodu, więc liczyłbym na to, że w sytuacji, gdy polskie elity nie kierują się polskim interesem narodowym, tylko są sterowane przez różnego rodzaju koterie, lobby, a elity euroatlantyckie stanowią no, zgrzybiałe, pacyfistyczne grono gadających głów, to tak naprawdę Chiny mogą wykazać się jakimś taką werwą, energią w tej pracy dyplomatycznej. I o ile co do całokształtu współczesnych Chin odnoszę się bardzo krytycznie i też
nie udaję, że nie widzę tego, że Chiny są jednak sojusznikiem Rosjan, to jest to jedyne tak naprawdę państwo, które jest w stanie pokojowo wpłynąć na Rosję i Białoruś, powstrzymać ich ewentualną agresję na Polskę czy inne kraje Międzymorza. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o sam konflikt obecnie związany z metodą demograficzną, jeśli chodzi o wojnę hybrydową, ten konflikt asymetryczny, to jestem pewien, że Rosja będzie kontynuowała. Po pierwsze dlatego, że angażuje to polskie siły, po drugie, że pozwala testować państwo polskie i jego wytrzymałość, jego spoistość, przemiany w strukturach mundurowych. Po trzecie, ten konflikt ma pewien daleko idący skutek, to znaczy skutek w postaci pewnego bardzo poważnego konfliktu aksjologicznego polskiej sceny politycznej, może nawet całej publicznej, czyli oczywiście konflikt ludzi, którzy stoją po stronie państwa polskiego, polskiego munduru, polskiej racji stanu. I to nie są tylko nacjonaliści, to po prostu ludzie zdroworozsądkowi. No, a z drugiej strony mamy wszelkiego rodzaju tak zwanych aktywistów, grupy Granica, panią Hojską, Jachirę, które prawda, rozpaczają nad tym, że polscy żołnierze będą teraz zabijać ludzi, no bo wczoraj dosłownie przegłosowano te przepisy, nie zauważając jednocześnie, że na tej granicy już zginął ktoś, to znaczy zginął polski żołnierz. Więc to też jest kapitalna rzecz. No bo Rosjanie uwielbiają, jeżeli państwo, z którym przygotowują jakieś tam rozstrzygnięcie, jest trawione przez wszelkiego rodzaju konflikty. Tu właśnie Adam wspomniał o BLM, no ale przecież też wiele innych tego typu działań. Zresztą to jest stara metoda sowieckich jeszcze służb, wpływanie na wszelkiego rodzaju ruchy wywrotowe i eskalacyjne. No to jakby jak najbardziej idzie w sukurs Rosji. Jeśli chodzi o możliwość rozwoju tego, można sobie łatwo wyobrazić, że dochodzi do wspomnianego przez Adama zamachu terrorystycznego. Do zamachu przyznaje się lokalna komórka państwa islamskiego. No, a Rosja mówi, no dobra, no możemy wam pomóc się z nimi uporać, tylko nie za darmo, prawda? Że możemy nam nawet wydać tych ludzi, no bo przecież Rosja nie będzie dbała o takich pliputników. Tylko oczywiście wtedy pewne koncesje będą musiały zostać udzielone. Ale pytanie też o odporność państwa polskiego na takie działania. No, przykładowo pożar Marywilski, plus tam parę innych pożarów, które w pewnym momencie miały sens. Ja nie rozstrzygam, czy to zrobili Rosjanie, czy to zrobili to deweloperzy, czy to zrobił ktokolwiek inny, ale jeżeli zrobili to Rosjanie, no to tak naprawdę dowiedli bez siły tego państwa, że można w środku dużego miasta przy całkowitej jakby braku przeciwdziałania służb, które powinny temu przeciwdziałać, podpalić ogromny obiekt, gdzieś to równie dobrze mógł być obiekt mieszkalny albo, nie wiem, szpital, doprowadzić do konfliktu społecznego, bo przecież od razu pojawił się konflikt związany z tym, czy ci ludzie dostaną pomoc, jaką dostaną pomoc, gdzie będą pracować, no bo stracili często dorobek całego życia. Więc jeżeli zrobili to Rosjanie, no to zrobili to mistrzowsko, ale to jest tak naprawdę niewielki procent działań, które mogą podjąć. Ja przypomnę, Rosjanie to są ludzie, że obecna Rosja to jest państwo, którego steru stoi człowiek, którego wyniosły do władzy zamachy zorganizowane przez GRU na własnych obywatelach. W Moskwie chociażby, tak, te bloki. Zresztą, no, jak się dobrze przyjrzeć wszystkim działaniom terrorystycznym w Związku Sowieckim po 1991 roku, to jakiś ślad GRU czy FSB tam jest. Basajew podobno do końca życia był zarejestrowany jako tajny współpracownik GRU, co o czymś świadczy. Ja się tu niestety obawiam, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na takie wyzwania. Jeżeli dojdzie do przede wszystkim eskalacji na granicy w postaci użycia na przykład sił zbrojnych poniżej poziomu kinetycznego, pełnokinetycznego starcia, no to państwo polskie niestety tutaj nie ma wypracowanych procedur, nie ma wypracowanych struktur działania i te polskie służby się rozpadną. Zwłaszcza, że niestety, ale nie jesteśmy tutaj miarodajni, my jako Polacy i polska klasa polityczna nie jest miarodajna i samorządna. To nie jest wypadek sprzed wojny II światowej, gdzie Piłsudski może polskiemu komandorowi, dowódcy niszczyciela powiedzieć, że w razie zbezczeszczenia polskiej flagi, czego się tam w pewnym momencie chyba w 1931 roku spodziewano, ma strzelać Gdańsk, prawda, z artylerii pokładowej. To nie jest ten moment, bo nam tego nie wolno, bo jesteśmy uwikłani nie tylko w sojusze, co nie jest samo w sobie złe, ale w sojusze, gdzie nie wszyscy gramy do tej samej bramki. Tu mówię przede wszystkim o Niemcach, no, ale też o sporej części chociażby amerykańskiej
sceny politycznej. Tak więc wydaje mi się, że mam nadzieję jako polski nacjonalista, że do tej eskalacji nie dojdzie, bo jeżeli dojdzie, to moim zdaniem państwo polskie będzie w dużo gorszym położeniu niż Ukraina i jej zdolności do przeciwdziałania różnym działaniom Rosji. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze zostaniemy przy tobie. Jak duża twoim zdaniem jest rola dezinformacji i fake newsów w zaostrzeniu konfliktu? I na jakiego typu działania i informacje powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni? Tak naprawdę na wszystkie, na dobrą sprawę. Natomiast ja tu zwrócę uwagę na jedną rzecz, która mi się od razu rzuca w oczy. I u nas nie traktuje się tego jako fake news, natomiast w gruncie rzeczy jest fake news. Film Zielona Granica. Oczywiście tu się przetoczyła duża dyskusja w społeczeństwie, w tym wziął udział sam prezydent. Zresztą został już pozwany do sądu. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację. No, nie wiem. 42 rok, Stany Zjednoczone, Waszyngton. Ktoś wyświetla film o tym, że amerykańscy żołnierze to właściwie to są zbrodniarze, mordują biednych Japończyków. Pearl Harbor to im się należało, prawda? Japońscy żołnierze to wzór cnót i honoru. No, taki człowiek zostałby zatrzymany przez FBI, zanim ten film by się skończył wyświetlać. Na czym innym jest Zielona Granica? No to jest dokładnie plucie na polski mundur i przede wszystkim przedstawianie rzeczywistości, która nie istnieje. Na granicy nie ma żadnych kobiet, nie ma dzieci, nie ma starców. Tam są przede wszystkim mężczyźni. I co więcej, to przecież też nie jest tajemnica. To są mężczyźni szkoleni przez białoruskie służby. Stowarzyszenie NIGRO bodajże już w 21 roku, jak tylko ten konflikt się zaczął, robiło spotkanie z jednym z białoruskich dysydentów, który mówił wprost, że on wie, że na ulicach i placach Białorusi ci ludzie są grupowo szkoleni do walki, takie jak to toczą z polskimi służbami na granicy. Tego typu fake newsy, tego typu filmy niestety u nas funkcjonują, dostały ogromne wsparcie medialne, nie tylko zresztą w Polsce, zresztą ten film zdobył jakieś nagrody, okazał się być dużym jakby sukcesem medialnym i sprzedażowym na Zachodzie, no przecież to wpływa na ludzi. Jeżeli ludzie patrzą na konflikt i widzą, że tutaj, prawda, właściwie nie ma tematu Rosji, nie ma tematu Białorusi, są biedni ludzie, no i ta przerażająca straż graniczna, prawda, polskie gestapo, wojsko polskie to już w ogóle SS i straszliwe zbrodnie, no to tego typu fake newsy są najgroźniejsze, bo fake news taki typowy, podam bardzo prosty przykład. W tym tygodniu Rosjanie znowu musieli dać dowód tego, kim są i zbombardowali szpital pediatryczny. I Stowarzyszenie NIGRO odrzuciło w paru miejscach swój dość dosadny komentarz dotyczący tego wydarzenia. I od razu pojawiły się informacje, że rzekomo to był polski patriot. W sensie, że to nie Ukraina została zbombardowana przez Rosję, tylko to polska rakieta uderzyła rzekomo z tej baterii przeciwlotniczej w ten szpital. Oczywiście to natychmiast zostało zdementowane, tak? Są te tak zwane konteksty na postach. I to wydaje mi się dużo mniej wrogie i szkodliwe, bo to można bardzo szybko zweryfikować. Natomiast my nie traktujemy metod kulturowych jako metod budowania właśnie takich fake newsów o bardzo głębokim, strategicznym zdarzeniu. My się możemy śmiać z tej historii tego Ibrahima, co to tydzień czasu płynął rzeką, w tym czasie, prawda, wybudował dom i skończył szkołę, czy co oni tam wymyślili, nawet niespecjalnie mam zamiar się domyślać. Natomiast ten mit cały czas żyje wśród tych ludzi. Oni do dzisiaj, prawda, opowiadają o tym człowieku. Tam już obrost, prawda, niemałą legendą. My się z tego śmiejemy. Natomiast ten fake news funkcjonuje. I te fake news realizowane przez ośrodki kulturowe, których my właściwie nie traktujemy, traktujemy jako pewien obiekt kulturowy, no to nie, wręcz przeciwnie. Kultura jest jak najbardziej narzędziem wojny. To narzędziem wydaje mi się najskuteczniejsze. Jeżeli popatrzymy sobie na wszelkie przemiany społeczne, słuszne czy niesłuszne w Stanach Zjednoczonych w latach 70., 80., to one prawie zawsze są związane z poszczególnymi muzykami, z poszczególnymi filmami, z poszczególnymi, prawda, wydawnictwami płytowymi czy książkami. I tak samo jest tutaj. Pytanie, jak wielu ludzi jest tym zarażonych? I to jest pytanie o skuteczność fake newsów. Ilu Polaków obejrzało Zieloną Granicę i na podstawie tego wyrabia sobie pewną opinię? Abstrahuję to kompletnie od pytania, po co w ogóle Agnieszka Holland nakręciła ten film, dla kogo go nakręciła i za czyim, prawda, poruczeniem, i no, za pieniądze to wiemy akurat czyje, ale za czyim poruczeniem. Także na tym bym się najbardziej skupił, czyli na tych fake newsach o charakterze tak zwanej kultury. Dziękuję. Dziękuję. I to samo pytanie skierujemy do Adama. Tak, ja też uważam, że
Zresztą, co powiedziałem w odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań, manipulacja, dezinformacja stanowi narzędzie wojny hybrydowej i ja również uważam, że oczernianie Wojska Polskiego, budowanie takiego mitu nachodźców jako kobiet, dzieci, starców jest skuteczny niestety, jak pokazało polskie doświadczenie, metodą na podważanie w ogóle autorytetu państwa, autorytetu wojska. Z drugiej strony też na takie budowanie takiego bardziej naiwno-pacyfistycznego nastroju w społeczeństwie, bo no kraj przygotowujący się do potencjalnej wojny obronnej nie może sobie pozwolić na popularną jedność jakiegoś takiego sentymentalizmu, która będzie wiązała ludziom ręce w sytuacji, że trzeba będzie tego wojska pójść i tych ludzi zabijać jednak na linii frontu, bo nie oszukujmy się, na tym rola wojska w trakcie wojny polega. Zwróciłbym także uwagę na to, że Rosjanie wzorem swoich kulturowych poprzedników, kulturowych ancestorów Mongołów wielokrotnie posługiwali się ludnością cywilną w swojej historii, w trakcie różnych wojen, w trakcie sytuacji, które powiedzmy mogły jakoś obniżyć morale przeciwnika, spowodować jakieś zawahanie przy użyciu przemocy, więc jeśli tam rzeczywiście pojawiają się kobiety, dzieci, starcy, no to jestem w stanie w to uwierzyć pod warunkiem, że jest to niewielka liczba takich osób zawleczona tam celowo, czy przez funkcjonariuszy KGB, czy przez rozmaitych bandiorów, na przykład kaderowców na usługach Putina, na usługach imperialnej Rosji. I może to faktycznie służyć do takiego emocjonalnego paraliżowania polskiego społeczeństwa, gdzie powiedzmy no ludzie słysząc takie rzeczy, że tam jakaś kobieta zginęła czy dziecko, nie będą już mieli takiego zdecydowania w zaangażowaniu się w wojnę obronną, bo tak to trzeba nazwać, no bo jeśli jest wojna hybrydowa, no to działania polskich służb na granicy są wojną obronną, jednak nie są takim zwykłym, powiedzmy, patrolem przy granicy. Kolejna sprawa, wydaje mi się, że tego typu fake newsy, czy też manipulowanie faktami może służyć w ogóle dyskredytacji Polski na Zachodzie. No proszę zwrócić uwagę na to, że kraj taki jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia bezpośrednio znajdują się w strefie zagrożenia przez rosyjską agresję, natomiast kraje należące do NATO, ale znajdujące się w Europie Zachodniej bądź Ameryce Północnej nie są w takiej sytuacji jak my i z ich perspektywy użycie przemocy na pograniczu polsko-białoruskim, polsko-rosyjskim nie jest jakąś koniecznością, tylko jest czymś, nad czym można myśleć, dywagować, dyskutować. No i w sytuacji, jeśli salony opiniotwórcze krajów zachodnich będą dostawały no, zmanipulowane informacje o tym, że tam koczują cywile, kobiety, dzieci, a polska straż graniczna jest taka jak SS, no to rzeczywiście mogą nawet wywierać jakiegoś rodzaju naciski na ośrodki decyzyjne danych państw, aby się na przykład w pomoc zbrojną Polsce nie angażowały. Kolejna sprawa to manipulowanie faktami, ukazywanie często w ogóle Wojska Polskiego jako coś, co jest założeniem jakąś patologiczną instytucją i tutaj w ślad za moim nieżyjącym już znajomym, który był osobą związaną z wojskiem, zwrócę uwagę na to, że w polskiej kulturze, szczególnie kinematografii, jakieś takie pastisze ośmieszające wojsko, ukazujące służbę wojskową jako taką patologię, jako pasmo wyłącznie przemocy, znęcania się nad rekrutami, miejsce, gdzie kryminaliści bez ograniczeń mogą się nad poborowymi znęcać, mogą no, pić alkohol na umór. No to już filmy z lat 90. takie filmy jak na przykład Król czy sama Wolka, no cóż, delikatnie mówiąc, nie zachęcają one młodych Polaków do podjęcia służby wojskowej, czy to zawodowej, czy podstawowego przeszkolenia w ramach zasadniczej służby wojskowej. Ja uważam, że jest to błąd, że państwo, które traktuje swoje bezpieczeństwo na poważnie, powinno przykładać dużą rolę do wysokiego prestiżu społecznego wojska. Jeśli już ta wojna schodzi na odcinek kulturowy, na odcinek kinematografii, to filmy o wojsku powinny ukazywać z jednej strony sukcesy polskiego oręża w historii Polski, a z drugiej pokazywać podjęcie służby wojskowej jako taką szansę dla młodego chłopaka na rozwój, często na odbicie się od dna, od patologii społecznej, w której dorastał, szansę na rozwój, na zdobycie nowych umiejętności, na kształtowanie charakteru.
To jest niezwykle istotne, bo niestety takich filmów chyba teraz nikt nie kręci. Dziękuję. Dziękuję. Zostaniemy przy powiadom. Środowiska skupione wokół Konfederacji czy posła Grzegorza Brauna znane są ze swoich prorosyjskich sympatii. Jak oceniasz tego typu działania i czy powinniśmy traktować je jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Tak, no ja takie działania oczywiście oceniam jak najbardziej negatywnie. Tutaj się niczym z naszego środowiska nie wyróżni, bo od dłuższego czasu środowisko narodowo-radykalne, takich nacjonalistów antyliberalnych, no głosi to, że Rosja jest zagrożeniem dla Polski, a więc tutaj no, środowiska prorosyjskie nie mają wstępu na przykład na nacjonalistyczną kolumnę 11 listopada. Tak, ja bym zwrócił uwagę na to, że zarówno te środowiska prorosyjskie, które wywodzą się z tak zwanej ND komuny, jak też te, które są powiedzmy rocznikowo młodsze, a na przykład są skupione wokół, no trzeba przyznać, że charyzmatycznej postaci Grzegorza Brauna, i swoje poglądy jako konserwatywne uważają, są no zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski o tyle, że często młodych, szczególnie ludzi zainteresowanych patriotyzmem, będących krytycznie nastawionymi do liberalnej demokracji, no, prowadzą na manowce, bo pokazują, że alternatywą dla zgnilizny demoliberalizmu, atlantyzmu jest prorosyjskość, jest sympatia do tak zwanego eurazjanizmu, jest ogólnie wasalno-serwilistyczna postawa w stosunku do Rosji. To bym też zwrócił uwagę na pewnego publicystę, może nie wymienię z nazwiska, bo nie bardzo mi się chce jakiś pozew dostawać. Natomiast pewien pan, który jest wielkim naukowcem na takich zacnych szkołach wyższych, jak Szkoła Wyższa w Siechcach bądź w Pułtusku, przez bardzo długie lata bronił na przykład generała Jaruzelskiego, twierdził, że gdyby się wcześniej urodził, to by wstąpił do PZP, że gdyby był Chińczykiem, to by działał w komunistycznej partii Chin. Trzeba powiedzieć, że ten pan teraz kręci się przy Konfederacji i też powiedzmy współtworzy to jej konserwatywne skrzydło. Zachował się on na tyle sprytnym takim instynktem politycznym, że w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to przestał on trochę swoje peany na cześć Władimira Putina głosić, ale dalej twierdzi on na przykład, że Rosja nie jest aż takim zagrożeniem, że Rosja z Polską się może dogadać, że powiedzmy tam jakieś inne rzeczy są zagrożeniem w tym momencie większym niż Rosja. Ja bym zwrócił w ogóle uwagę na to, że mówiąc tutaj o środowiskach prawicowych, konserwatywnych, to też trzeba oddać sprawiedliwość, bo o ile pewne postacie, te jak Wielopolski na przykład, słynęli z tego, że praktycznie czołgali się na kolanach przed carem, no to na przykład w polskim konserwatyzmie możemy znaleźć na przykład w latach dwudziestolecia międzywojennego bardzo chwalebne przykłady racjonalnego podejścia do geopolityki i pozycji antyrosyjskich. Tu bym na przykład zwrócił uwagę na środowisko Żubrów Wileńskich czy pana profesora Studnickiego, którzy no byli postaciami bardzo ostro wyrażającymi się o Rosji, czy to tej carskiej, czy to sowieckiej. I hipotetyzując, gdyby żyli w dniu dzisiejszym, na pewno by wraz z narodowymi radykałami atakowali środowiska prorosyjskie, głosiliby, że Rosja jest zagrożeniem dla Polski, więc podsumowując, niezależnie z jakich pozycji, czy z pozycji nowolewicowych, czy humanitarystycznych i idiotycznych, czy z pozycji konserwatywnych, czy neoendyckich, gloryfikowanie Rosji pod jakąkolwiek postacią jest godzeniem w polski interes narodowy i w polską rację stanu. Dziękuję bardzo. Co na ten temat uważasz Ty, Grzegorz? Oczywiście, że to jest zagrożenie dla polskiej racji stanu, polskiego bezpieczeństwa z prostej przyczyny. Wojna dzisiaj toczy się nie tylko na ziemi, na froncie, nie tylko w ramach obrony granicy, ale dzisiaj wojna przede wszystkim jest wojną informacyjną. Tak? To znaczy Rosjanie już w latach 70. sformułowali koncepcję wojny nowego typu, wojen wyzwoleńczych, wojen rewolucyjnych i stworzyli pojęcie sinosfery, tak? Czyli stwierdzili, że tak naprawdę wojna ostatecznie toczy się już nie tyle o terytorium, nie tyle o ludzi, co o to, co ci ludzie myślą i jak myślą. Rosjanie doskonale wiedzą, że w takim kraju jak Polska z taką jakby tradycją i historią nie są w stanie zbudować powszechnego poparcia dla Rosji, ale są w stanie zbudować, czy jakby zburzyć pewien konsensus, tak? Ten konsensus, który w pewnym momencie nawet jak zaistniał po 24 lutego. Natomiast problem jest taki, że Rosjanie doskonale wiedzą, że jest duży potencjał do budowy właśnie tej
narracji i tą kontrnarrację właśnie można oprzeć chociażby o sprzeciw wobec tak zwanego zgniłego Zachodu, liberalizmu, struktur zachodnich, etc. No nie przypadkowo ze środowiskiem Grzegorza Brauna, Konfederacji, związana jest pewna grupa różnych ludzi, którzy na przykład udzielali czy udzielają różnych porad, jak wyłgać się od powołania do wojska, jak się nie stawić w jednostce, prawda, jak tam nie wypełnić swoich obowiązków wobec ojczyzny. No, z drugiej strony ci sami ludzie zazwyczaj bardzo mocno podważają w gruncie rzeczy polską rację stanu, no bo w gruncie rzeczy stają po stronie państwa, które wprost tam grozi. To nie jest jakieś tam dociekanie, prawda, i analizowanie po przecinkach, że Rosja w sumie to nie ma wobec nas pozytywnej polityki. No, Rosja już w 2005 roku powiedziała wprost, że chce odbudować Związek Sowiecki. Potem mieliśmy wypowiedź, tą słynną monachijską tyradę Putina. No i to nie jest nic nadzwyczajnego i to raczej krótkowzroczność polskiej elity politycznej sprawiła, że myśmy się w pewnym momencie troszeczkę tak ocknęli. Nieświadomi. Natomiast jak najbardziej tego typu podejście, budowanie właśnie takiej narracji prorosyjskiej, zbudowanej właśnie często na fake newsach, na pewnym takim zaburzeniu historii. To bardzo prosty przykład. Wczoraj dowiedziałem się, i tu mogę chyba powiedzieć, że od kogo, bo to chyba mi za samo przytoczenie faktu pozew mi grozi, od Janusza Korwina-Mikkego, że nie tylko Rosja nigdy nie dokonała żadnej rzezi Polaków, ale Korwin twierdzi, że myśmy nawet nigdy z Rosją nie graniczyli. Jako historyk troszeczkę tak przecierałem oczy, od razu mówię, to nie to, że widziałem gdzieś zrzut ekranu, to było po prostu literalnie na jego profilu. Nie wiem, czy po prostu już nie te lata, czy nie ta wytrzymałość na procenty, ale no, taka wypowiedź się pojawiła. Natomiast ja tam sobie kliknąłem na komentarze, no możemy się śmiać, kolega się śmieje i bardzo słusznie, że się śmieje, bo to jest idiotyczne, ale ja tam kliknąłem na komentarze i tam pewna część komentarzy była taka, o, Korwin znowu dobrze powiedział, coś tam. Ja wiem, że pewnie IP tych wypowiedzi w dużej mierze jest z Moskwy, no ale część pewnie jest z Polski. To znaczy, że do kogoś ten człowiek niestety dociera. Ja wiem, że to już nie jest Konfederacja, że on tam odszedł, pokłócił się o to, kto jest bardziej korwinistyczny, a kto mniej. No ale tego typu ludzie niestety, jak się okazuje, są w stanie wpływać na jakąś tam rzeczywistość, prawda? Zresztą takich wypowiedzi Korwina jest dużo więcej. Naprawdę można by z tego niezłą książkę ułożyć. Łącznie z tym, że swego czasu Korwin stwierdził, że w 1941 roku na Związek Sowiecki napadła Litwa, Łotwa i Estonia z Niemcami. Te, które Związek Sowiecki zajął rok wcześniej. Tak, tak było. Nie ściemniam. Tak więc, reasumując, tak, jest to zdecydowanie duży problem w kontekście właśnie wojny informacyjnej i sinosfery. Dziękuję. Dziękuję. Zostaniemy jeszcze przy tobie. Jak oceniasz postawę Unii Europejskiej wobec wojny hybrydowej i kryzysu migracyjnego? No, bardzo źle oceniam, no bo po pierwsze Unia Europejska jest niewydolna biurokratycznie i proceduralnie, tak. Porównując Unię Europejską jako twórcę ościowy z takimi państwami jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja, ewidentnie widać, że proces decyzyjny i możliwości mobilizacyjne są wydłużone w czasie. I to nie jest tam jakaś antypatia czy sympatia, to po prostu twarde fakty. No, w administracji amerykańskiej funkcjonuje specjalny rodzaj dowcipów dotyczących tego, jak szybko coś można załatwić w Unii Europejskiej, ponieważ mają tam świadomość, że dzieje się to długo, więc w kontekście bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji Unia Europejska proceduralnie nie jest w stanie odpowiadać, nie jest w stanie też odpowiadać politycznie. No bo po pierwsze mamy państwa, u których steru stoją ludzie popierający imigrację per se, tak? Bo musimy to rozpatrywać w szerszym kontekście. Tu nie chodzi tylko o imigrację traktowaną jako element wojny hybrydowej, tylko imigrację jako taką. Nielegalną, a czasem nielegalną z terenów obcych nam kulturowo i etnicznie. Więc mamy takie państwa jak Niemcy, czy niestety cały czas Francja, gdzie do władzy czy doszli, czy są cały czas ludzie, którzy to popierają, tak? Którzy być może od czasu do czasu przyznają, że nie wszystko idzie po ich myśli, natomiast pod względem aksjologicznym, pod względem wartości popierają imigrację. No i popierają także dlatego, że bardzo często są to państwa współpracujące lub tradycyjnie dobrze spozierające na Rosją, takie chociażby jak Niemcy, poniekąd Francja, chociaż to w mniejszym stopniu, a także chociażby jak Włochy czy Austria. Poza tym no pamiętajmy, no Unia Europejska to jest ten sam twór, który dobrze przyjął właśnie ten wspomniany przeze mnie film Zielona Granica. To jest ten sam twór, który, prawda, nam narzuca
Oczywiście mówimy tutaj o Unii Europejskiej, ale w gruncie rzeczy myślimy o Niemcach, które nam narzuca, prawda, i to już wprost siłowo z samochodów wyciąganych, prawda, imigrantów, to tak naprawdę co nam za różnica, czy będziemy mieli 100 imigrantów wyrzuconych z niemieckiego radiowozu, czy tam 100 przemyconych przez granicę, bo zabrakło ludzi na jakimś tam odcinku, więc zdecydowanie oceniam negatywnie, a także niestety, biorąc pod uwagę, że mamy władzę, kogo mamy, czyli bardzo prounijną i bardzo spolegliwą wobec tych struktur unijnych partii, no czy właściwie, przepraszam, sojusz partii, no to tym bardziej jest to dla nas szkodliwe i myślę, że szereg różnych inicjatyw, które się dzieją, czy w właśnie na ścianie wschodniej, tak? Chociażby te patrole chłopaków z Hajnówki, czy coraz częściej pojawiające się różne informacje o tym, że prawda, to jakiś inżynier skacze po samochodzie, a to jakiś lekarz tam kogoś zaczepia, prawda, albo jakiś prawda, architekt biegał z siekierą czy maczetą po Poznaniu, no to pokazuje jednak, że ta Unia nie spełnia swoich, czy że wpływ Unii należy cenić negatywnie. Dziękuję. To Adam, jak oceniasz? Ja powiedziałem wprost, że reakcja Unii na wojnę hybrydową na polskiej granicy jest skandaliczna. Uważam, że większość tak zwanych elit unijnych i organów decyzyjnych bardziej dba o interes tych nachodźców, tych koczowniczych band, niż o bezpieczeństwo Polski, która jakby na to nie patrzeć jest wschodnią flanką nie tylko NATO, ale też Unii Europejskiej, więc moje stanowisko jest takie, że skoro już tej Unii, której wcale nie popieramy jako ONR, jesteśmy, no to sprawiedliwe byłoby, gdybyśmy po pierwsze dostawali dofinansowanie, wsparcie materialne na wzmocnienie ochrony granicy wschodniej. No, Unia nie dysponuje stricte formalnymi strukturami wojskowymi, natomiast dysponuje ogromnym budżetem, więc dofinansowanie dla wzmocnienia Straży Granicznej, wojska czy innych służb na terytorium pasa przygranicznego z Białorusią, Rosją byłoby takim podstawową koniecznością, po pierwsze. Po drugie, no, uważam, że w ramach tej tak zwanej wspólnej Europy, integracji europejskiej, gdyby rotacyjnie pewnego rodzaju jednostki pograniczników czy innych jakichś wyspecjalizowanych w ochronie granicy wojsk z krajów Europy Zachodniej stacjonowały przy polskiej granicy, no to też byłoby to rzeczą dobrą, byłoby to jakimś wzmocnieniem realnym, a nie tylko jakieś dywagacje, dyskusje. Kolejna sprawa, no, jeśli chodzi o wsparcie ze strony takiej prawnej, to wsparcie po prostu byłoby jakieś akty legislacyjne stricte, no, uprawniające rozmaite służby do ostrzejszego kursu wobec nielegalnej imigracji, która przedziera się przez tą granicę z Białorusią i pewnie też z Rosją. Natomiast no, jak jest, to sami widzimy. Widzimy, że jak kolega powiedział, część krajów zachodnioeuropejskich, takich jak Niemcy, no Francja przez bardzo długie lata miała tradycję geopolityczną sojuszu z Rosją. Teraz trochę się to zmieniło, zobaczymy na jak długo. Myślę, że znowu teraz Francja wróci do takiej prorosyjskiej retoryki. Więc widzimy, że najsilniejsze kraje Unii nie grają wcale z nami do jednej bramki, bo tak naprawdę nie są one zaangażowane w konflikt z Rosją. Z kolei inne kraje, no to albo są zbyt małe, aby jakiś potencjał wojskowy przekazać na wsparcie, na ochronę polskiej wschodniej granicy, bądź też są po prostu krajami, które z racji swojego położenia geopolitycznego, swoje interesy, swoje zagrożenia widzą trochę w czymś innym niż w wydarzeniach, które mają miejsce na strefie buforowej między Zachodem a Rosją. Więc podsumowując, no, uważam, że wsparcie dla Polski ze strony Unii w kwestii przynajmniej ochrony wschodniej granicy jest żadne. Jeszcze bym poruszył jedną kwestię. Tutaj, no, skoro nawet Unia się nie zajmuje kwestiami wojskowymi, no, ale o prawach człowieka, o humanitaryzmie, o pomocy dla uchodźców bardzo dużo mówi, więc ja teraz jestem zdziwiony, czemu wielkie rzesze uchodźców ukraińskich, które znalazły gościnę w Polsce, no, ja bym na to nie patrzeć, są były finansowane, wspierane, wspomagane z budżetu Polski, jak też z prywatnych kieszeni Polaków, a nie z jakichś funduszy unijnych, bo jakaś taka sprawiedliwość nakazuje, że te kraje i środowiska, które najwięcej wrzeszczały o potrzebie przyjęcia uchodźców, o prawach człowieka, no to powinny pomóc Polskę w pomaganiu rzeczywistym uchodźcom z Ukrainy.
A biorąc do tego jeszcze, że taki kraj jak Niemcy czy Francja zarabiały ogromne krocie na długoletnim handlu z Rosją, w tym również handlu komponentami służącymi do tworzenia broni i sprzętu wojskowego, no to takim moralnym obowiązkiem ze strony tych państw byłoby przekazywanie jakiegoś funduszu, jakiejś kwoty zarówno na pomoc Polsce w kwestii no, pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, jak też w kwestii wspomożenia Polski w ochronie polskiej wschodniej granicy, będącej, jak przypominam, wschodnią flanką nie tylko NATO, ale również Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pytanie do Ciebie. Jaki według Ciebie procent imigrantów przenikających do kraju, legalnie bądź nielegalnie, może stanowić agenturę Kremla lub innych ośrodków wrogich w Polsce? Powiem tak pół żartem, pół serio na początku, że nie mam żadnego ustalonego przelicznika, jak się oblicza procent jakichś dywersantów czy szpiegów wśród nachodźców. Natomiast już tak całkiem poważnie, ja uważam, że wśród tych ludzi jest bardzo wielu dywersantów wyszkolonych przez specnaz, przez GRU, przez KGB, jak też powiedzmy no, lumpenproletariuszy, którzy za jakieś tam drobne być może opłaty byli werbowani do atakowania, do obrzucania polskich posterunków Straży Granicznej. No jest to na pewno problem, który tutaj ja z kolegami nie zweryfikuję w tym stole, a który powinny moim zdaniem zweryfikować polskie służby specjalne. Natomiast niezależnie od tego, jaki procent tych ludzi formalnie współpracuje z Rosjanami, czy z reżimem kartoflanego króla z Białorusi, należy zwrócić uwagę, że swoim zachowaniem, swoimi barbarzyńskimi obyczajami, no ci ludzie stanowią taki rodzaj broni właśnie wojny hybrydowej, bo tak jak powiedział przedmówca, no nawet jeśli nie są oni jakoś szczególnie wyszkoleni, to przez swoje no, zachowania zakłócające bezpieczeństwo i porządek publiczny w polskich miastach, i to już nie tylko w pasie przygranicznym, bo sytuacje, gdy dochodziło do przestępstw z udziałem nielegalnych imigrantów, miałem miejsce czy w Poznaniu, czy w miastach wysuniętych jeszcze bardziej na zachód, tam bardziej przy granicy z Niemcami wręcz, no stanowią oni czynnik destabilizujący, a więc nawet jeśli nieświadomie, to biorący udział w tej wojnie hybrydowej, bo jak mówiliśmy kilka razy dzisiaj, wszystkie czynniki, wszystkie zachowania, które prowadzą do destabilizacji, do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, w jakiś tam sposób wykorzystywane przez Rosję są i będą. Dziękuję bardzo. A według Ciebie, Grzegorz? Ja nie wiem, czy to jest procent, natomiast ten procent, nawet jeżeli jest zapewne bardzo mały, to są to ludzie bardzo groźni. No zwróćmy uwagę, że mówimy tutaj o ludziach z zupełnie innej strefy, czy tam kręgu kulturowo-etnicznego, a nawet wśród Ukraińców i Białorusinów, mówię tu o cywilach, którzy napłynęli do Polski po 22 roku, czy po 20 właściwie od wyborów na Białorusi, znalazły się osoby, przecież mieliśmy już kilka dość dużych akcji, prawda, zatrzymań takich osób, które po prostu służyły jako dywersanci czy sabotażyści na usługach wywiadu rosyjskiego. Tak, mieliśmy tę sytuację z filmowaniem pociągów, przygotowywaniem do wykolejenia, filmowaniem obiektów wojskowych, z atakiem na jakiegoś dziennikarza w Wilnie. Tak zresztą tam też byli zamieszani Polacy. No to wszystko robią ludzie z naszego z naszej strefy. Tutaj będą to ludzie z zupełnie innej strefy, dużo trudniej będzie ich zweryfikować i kontrolować. A przypomnę, nie tak znowu dawno mieliśmy zamach w Moskwie. No zamach założy się w jakiś sposób, czy warunkowany, czy przynajmniej nadzorowany przez służby rosyjskie. I to też zrobili przecież ludzie z bliskiego, przepraszam, czy ludzie z Kaukazu, tak? Którzy za jakieś naprawdę groszowe sumy, bo jeżeli dobrze pamiętam, to było chyba 5000 zł w przeliczeniu, zgodzili się dokonać zamachu, w ramach którego zginęło bodajże 120 osób cywilnych, tak? I to byli ludzie, którzy za te kilka tysięcy, tak, za jedną czy tam półtorej pensji w Polsce, za taki przelicznik zgodzili się wejść do dużego centrum kulturowo-handlowego i strzelać do ludzi i detonować ładunki. To można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że takie coś stałoby się w Polsce i nie stałoby się to przypadkiem, ja tu nie mówię o zagrożeniu muzułmańskim czy islamskim, ale po prostu, że wywiadowi rosyjskiemu zależałoby na tym, przecież gdyby doszło do czegoś takiego, to poziom wojny, domowej wojny politycznej, jaki by wybuchł tutaj, i to takiej wojny politycznej traktowanej dosłownie, no byłby ogromny. Więc tak naprawdę to nie musi być wielu ludzi. To może być zamachów w Moskwie dokonało chyba 4 czy 5, prawda, pastuchów, ledwo co piśmiennych.
Wystarczyło do tego im przekazanie sprzętu przez jednego czy dwóch oficerów i komunikator, prawda? To wystarczyło do dokonania zamachu, więc wydaje mi się, że w Polsce niestety takie zagrożenie jest i to naprawdę nie musi być bardzo duży odsetek ludzi. Dziękuję. Dzięki. A jak według Ciebie polscy nacjonaliści mogą walczyć z powszechną w części szeroko pojętego środowiska narodowego lub prawicy alternatywnej rusofilią? No to musi być stosunek jednoznaczny. Bufor sanitarny. Znaczy, te środowiska muszą być planowane, z tymi środowiskami prorosyjskimi nie należy współpracować, nie mogą mieć wstępu na konferencję ACTA, na naszą nacjonalistyczną kolumnę, na żaden nasz wykład, na żadne nasze spotkanie, zero współpracy, zero jakiegokolwiek uznania. To są dwie rzeczy. No, trzy, okazywanie wrogości i zwalczanie ich poglądów kontrnarracją. To nie należy wchodzić w dyskusję, no bo jeżeli to już wspomniałem, te poglądy, prawda, Korwina, mamy też paru innych takich, prawda, specjalistów od historii Rosji, których poglądy są co najmniej ciekawe. I możemy usłyszeć o to, że, prawda, Rosja nigdy nie wywołała sama z siebie wojny, a to, że właściwie Rosja to jest, prawda, epoka chrześcijaństwa, etc., etc. Z takimi poglądami się nie dyskutuje, to nie ma co dyskutować, to, że tworzy kontrnarrację, mówić. Nie zastanawiać się, czy Rosja jest katechonem, tylko po prostu pokazywać poziom upadku społeczno-moralnego tego państwa, co nawet niektórzy rosyjscy autorzy, chociażby już wypadło mi nazwisko, ale autor książki Rosyjski Lewiatan, to jest rosyjski liberał, który jednakowoż pisze ciekawie taką rzecz, że Rosjanie cierpią na duży deficyt moralności i etyki. Ja się z tym chyba zgadzam i w ten sposób należy walczyć, bo wchodzenie w dyskusję na pewnym poziomie nie może się skończyć dobrze. Trzeba tworzyć po prostu kontrnarrację. No i te środowiska po prostu muszą wiedzieć, że zawsze i wszędzie będą wywalane Jabłonowski, nie wiem, jacyś ludzie, właśnie, nie wiem, Grzegorz Braun, tego typu ludzie, nie wiem, jakieś takie mniejsze organizacje, które odwołują się do tej wizji, prawda, współpracy polsko-rosyjskiej. Czy do strategii wielowektorowej, która w gruncie rzeczy sprowadza się do tego samego, no po prostu muszą być banowani, nie może być dla nich miejsca. No i tyle, nie, co tu więcej można dodać. Dziękuję. Dziękuję. Jaki pomysł na to ty masz, Adam? No ja tutaj nie będę jakoś szczególnie oryginalny. Po pierwsze też zwrócę uwagę na to, że nie tylko my jako nacjonaliści, ale właściwie wszyscy ludzie, którym zależy na polskim interesie narodowym, na polskiej racji stanu, powinni bojkotować i darzyć ostracyzmem wszystkie środowiska prorosyjskie, to po pierwsze. Po drugie, ja bym też zwrócił uwagę na to, że jest jednak wielu ludzi nieuświadomionych, młodych głównie, bądź jakoś słabiej wykształconych, słabszych intelektualnie, którzy są podatni na taką prorosyjską propagandę w internecie. I z takimi ludźmi, jeśli mamy możliwość, musimy rozmawiać, musimy im przekazywać naszą wiedzę na temat historii stosunków polsko-rosyjskich, na temat geopolityki. Na przykład uważam, że skoro już tak przez długie lata środowisko narodowe wielbiło się w polityce historycznej, no to zwrócić uwagę, kto naszych żołnierzy wyklętych zabijał, kto nasze prawdziwe elity mordował, czy w Katyniu, kto nasze elity sądził, mordował na Łubiance w procesie 16, kto wcześniej przez bardzo długie lata, jeszcze jak istniała pierwsza Rzeczpospolita, tak naprawdę walczył z Polską o absolutną dominację w Europie Środkowo-Wschodniej. Taką listę mógłbym bardzo długo ułożyć. No, na pewno uważam, że większe przykładanie wagi na przykład do takich kwestii jak zbrodnia katyńska czy losy Sybiraków jest teraz czymś na nowo aktualnym, istotnym, bo musimy pokazywać prawdziwe oblicze tego wschodniego katechona, czy raczej, nie wiem, Lucyfera, Behemota, może tak go powinniśmy nazywać. No i też przedstawiać nasze alternatywne wizje polityczne, geopolityczne, bo dla osoby, która jest młoda, czy jest jakaś taka niezbyt biegła w niuansach polityki, historii, to faktycznie może się wydawać, że alternatywą dla zgniłego Zachodu jest ten zgniły Wschód, a no tutaj my jako nacjonaliści z kilku różnych ekip, z kilku różnych organizacji, którzy na przykład dzisiaj tu jesteśmy obecni, no wszyscy praktycznie jesteśmy zwolennikami idei Międzymorza i na przykład o tym też powinniśmy koniecznie ludziom mówić, bo to jest moim zdaniem alternatywa i dla eurazjanizmu, i dla euroatlantyzmu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I kolejna sprawa. Imigracja powiązana jest z pogarszającą się sytuacją demograficzną kraju. Jakie działania państwo powinno podjąć, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, jednocześnie ograniczając liczbę przyjętych imigrantów? Więc tak, ja bym ten problem, który jest bardzo szeroki i bardzo poważny, rozpatrywał na dwóch płaszczyznach, bo powód jest niejednoznaczny, takiego bardzo niskiego współczynnika dzietności, bardzo złej sytuacji demograficznej w Polsce. Z jednej strony mamy warunki społeczno-ekonomiczne, które powodują, że przede wszystkim stosunek przeciętnej płacy, nie mówię o płacy jakichś milionerów, miliarderów, ale takiego przeciętnego Polaka, takiego, jak to się mówi, zwykłego Kowalskiego, w stosunku do podstawowych produktów, usługa, już szczególnie w stosunku do cen czy zakupu, czy najmu mieszkań, jest bardzo niekorzystny. No, to jest chyba Polacy niestety pod względem społeczno-ekonomicznym, Polska pod względem społeczno-ekonomicznym łączy niestety najgorsze cechy Zachodu i Wschodu, tak bym powiedział na chwilę obecną. Z drugiej strony zaś przyczyny leżą też na płaszczyźnie kulturowej. No, współczesna popkultura w ogóle wyśmiewa, wydrwiwa takie rzeczy jak macierzyństwo, jak dzietność, jak rodzicielstwo, jak małżeństwo. Więc co państwo może zrobić? Przede wszystkim państwo mogłoby wreszcie jakąś rozsądną politykę mieszkaniową kreować. Nie mówię tu oczywiście o jakichś geszeftach z deweloperami, z patodeweloperami, o dopłatach do kredytów na 30 lat mieszkaniowych, na których beneficjentem są tylko i wyłącznie firmy z branży deweloperskiej, no ale o tanim budownictwie mieszkaniowym, czynszowym. Następnie dążenie do tego, to wiem, że to nie jest coś prostego, co można ustawą rozwiązać, ale do tego, aby płace Polaków rosły, a ceny nie wybijały tak w górę, więc być może jakiegoś rodzaju polityka antyinflacyjna byłaby też konieczna. Natomiast na szczeblu kulturowym to już bardziej nie jest zadanie państwa, ale jak to powiedzieć, mediów, stowarzyszeń, różnego rodzaju środków kreowania opinii publicznej, aby jednak przedstawiać małżeństwo, rodzinę, rodzicielstwo jako coś dobrego, coś, co jest nawet nie w kategoriach inwestycji, bo to z pomocą dzieci dla rodziców bardzo różnie bywa i bywało zawsze w historii, ale na przykład ukazać negatywne konsekwencje atomizacji społecznej, pokazać, że tylko trwała rodzina jest taką szansą na stabilizację życiową, na takie rzeczywiście wzajemne wspieranie się wielopokoleniowej rodziny. Przy jednoczesnym ograniczeniu liczby imigrantów, ja bym zwrócił tu uwagę jeszcze na jedną rzecz. Powiedzmy, że numerus nullus dla imigrantów spoza Europy, numerus clausus jednak też dla imigrantów z krajów Europy Wschodniej, z krajów pozaradzieckich. Natomiast coś, z czego Trzecia Rzeczpospolita przez 30 kilka lat nie zrealizowała, mianowicie wspieranie polityki repatriacji. To teraz mówię już zarówno o wspieraniu repatriacji tych Polaków, którzy zachowali polską tożsamość, mieszkając czy to na terenie dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji nieraz nawet, czy też tworzenie takich warunków ekonomicznych, aby w Polsce pracować się opłacało tym Polakom, którzy na przykład 10 lat temu, 20, wyemigrowali do krajów Europy Zachodniej. Ja tutaj taki przykry bardzo przypadek przytoczę, co nieraz ze znajomymi rozmawiam o tym, tak? Z takim naszym długoletnim sympatykiem rozmawiałem o jego znajomym. Był to człowiek, który pracował długie lata w Londynie i planował wraz z żoną i dziećmi wrócić do Polski, ale nie wrócił. Dlaczego nie wrócił? Bo jego syn cierpiący na autyzm w Wielkiej Brytanii otrzymał wsparcie, mógł tam do szkoły chodzić, a w Polsce żadna ze szkół, do których on chciał syna zapisać, nie chciała dziecka przyjąć. Więc jeśli polityka prorodzinna i antyaborcyjna ma polegać na tym, że coś się tam, jakąś ustawę zmieni, coś się tam w mediach ogłosi, a rodzinom z dziećmi, w tym również dziećmi ciężko chorymi, niepełnosprawnymi, nie pomaga się, nie daje się im realnej pomocy. Przede wszystkim w podstawowych rzeczach takich jak godne życie, jak zdobycie chociaż tego podstawowego wykształcenia, to taka polityka nie jest żadną polityką prorodzinną, tylko to jest tania kiełbasa wyborcza dla naiwnego plebsu. Dziękuję. To samo pytanie skierujemy do kolegi Grzegorza. Ja myślę, że to pytanie to jest tak naprawdę jedno z najistotniejszych pytań dotyczących w ogóle imigracji.
Jak patrzymy sobie na całą narrację dotyczącą imigracji u zwolenników, zarówno z lewej, prawej, jak i z centrum, to zawsze się kończy na tym, że słyszymy argument, no ale przecież imigracja, ale demografia u nas jest straszna, mamy bardzo szybko starzejące się społeczeństwo, no więc musimy tych ludzi, prawda, przyjąć. I dochodzi naprawdę do kuriozów. Ja sobie lubię popatrzeć na portale typu Wysokie Obcasy i tam naprawdę niejednokrotnie jest obok siebie artykuł o tym, że kurczę, demografia nam się sypie, a obok jest, prawda, że nie należy już posiadać dziecka, no bo ono ma ślad węglowy, należy mieć psiecko. Albo kociecko. No, możemy się śmiać, ale niestety ci ludzie nie łączą kropek. Niestety ich mózgi nie działają już na takim poziomie i nie widzą tutaj pewnego dysonansu poznawczego, więc kwestia demografii jest tutaj najbardziej istotna. I oczywiście to jest tak naprawdę temat do pewnie kolejnej takiej konferencji, więc to skumulować te 3-4 minuty jest ciężko, natomiast ja bym tutaj zauważył, znowu, że nie będę oryginalny, powtórzę po koledze Adamie, to są dwa podstawowe zagadnienia. Kwestia mieszkaniowa, bo oczywiście fajnie, że PiS wprowadził jakąkolwiek redystrybucję i chwała im za to, czyli te 500+, 800+, natomiast to się okazało za mało w stosunku do przeciętnych cen wynajmu i zakupu mieszkania. No jeżeli zakup mieszkania w Warszawie zaczyna być droższy niż w większości miast, dużych miast zachodu, no to gdzieś to jest problem, bo jednocześnie zarabiamy na mnie 25-30% tego, co zachód. Więc tutaj po pierwsze polityka mieszkaniowa i tutaj no, nie ma co się bawić w półśrodki. Albo państwo, jeżeli jest państwo polskie w stanie 4 lata temu wyczarować z kapelusza 300 miliardów złotych na tarczę antykowidową dla przedsiębiorców, to jest w stanie wyczarować 20 miliardów na mieszkanie dla każdego, który przekaże mu za 5% wartości, tak? Tak jak było kiedyś. Więc albo to, albo po prostu nacjonalizacja płacu deweloperów. Krótko i na temat. A jeśli chodzi o kulturę, ja się tutaj nie zgodzę w pewnym stopniu z Adamem, to jest jak najbardziej zadanie do państwa. Jeżeli mamy na przykład coś takiego jak obraza uczuć religijnych, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że partia, że hipotetyczna rządząca partia polityczna, na przykład złożona z nas, jeżeli miałaby wolę polityczną, wprowadza zapis zakazujący obrazy uczuć rodziny albo po prostu instytucji rodziny. Prawda? Już nie będzie śmieszkowania z tego, że kobieta, która wybrała rodzicielstwo, czyli naturalną drogę funkcjonowania człowieka, jest gorsza, bo nie robi kariery, prawda, i tak dalej. Nie zostaje, prawda, do 22 w swojej korporacji za marne pieniądze na umowie śmieciowej. Bo to po prostu będzie zakazane, nawet jeżeli ktoś będzie chciał napisać coś na granicy prawa, no to się 10 razy zastanowi. Mi się wydaje, że jak najbardziej to jest na poziomie takim państwowym. Oczywiście działanie oddolne jest bardzo ważne, my to w dużej mierze staramy się robić, robimy, będziemy robić. Natomiast wydaje mi się, że jednak w mocno niedorozwiniętym społecznie państwie jak Polska, czy społeczeństwie, instytucja państwa ma tutaj znaczenie fundamentalne, bo ten przykład i ten jakby odgórny prikaz, czy nakaz, żeby nie używać rusycyzmów, może iść od państwa. Natomiast pozostaje też kwestia kulturowa, tak? To znaczy rugowanie, i to jest właśnie jedna z metod tego, rugowanie tego, że zlikwidowano jakiekolwiek poczucie odpowiedzialności narodowej, odpowiedzialności w kontekście wspólnoty, jakiekolwiek tradycyjne role społeczne, ale także role płciowe, tak? Czyli tą płeć kulturową, rozumianą jako to, że po prostu kobieta czy mężczyzna ma pewne tradycyjnie przypisane sobie role i to nie znaczy, że się kogoś ogranicza, ale po prostu, że ma pewne przeznaczenie do wypełnienia. I to zostało całkowicie zdekonstruowane na rzecz, prawda, promowania wręcz już wprost, bo to dzisiaj się wprost promuje, czy zdradę, czy związki tak zwane otwarte, etc., etc. No to właśnie ja sobie wyobrażam, że coś takiego nie powinno być propagowane, ale także prawnie. Może jestem za mordystą i środowisko wolnościowe, jak to usłyszy, to się złapie za głowę, natomiast dla mnie kryterium jest dobro narodu i państwo tylko musi po prostu dobrać do tego odpowiednie metody. Dziękuję. Jeszcze może, jeśli mogę, ad vocem tego, co kolega powiedział, tutaj bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, którą ja przeoczyłem, co do 500 czy tam 800+. Ja się zastanawiam, bo to, że jakieś wsparcie dla rodzin jest konieczne, to jest chyba pewien konsensus u nas, ale pytanie, czy na przykład zamiast pieniędzy, które no, rodzice mogą wydać na bardzo różne rzeczy, nie lepiej byłoby, żeby te pieniądze były w formie bonu
na jakieś stricte produkty albo usługi dla dzieci, czy to nie wiem, jakieś usługi edukacyjne, czyli ubrania, zabawki, być może lekarstwa. Ja nie wiem, nie jestem specjalistą od dzieci na pewno, ale mogę powiedzieć, że znam różne przypadki tych ludzi, którzy potrafili te pieniądze w bardzo chwalebny, wiarygodny, pochwały sposób zagospodarować na potrzeby dzieci. No ale niestety to jest argument wielkiej maści liberałów, różnych wolnorynkowców, że trafiają się czasem też patologiczne rodziny, które te pieniądze przeznaczą na różnego typu używki dla mamusi bądź tatusia. I w sytuacji, gdyby nie było to w charakterze wolnego przelewu, tylko bonów na różne rzeczy, które są realnie potrzebne dzieciom, być może byłoby to lepszym rozwiązaniem. Tyle z mojej strony, dziękuję. To ja pozwolę sobie też dopowiedzieć. Ja się z kolei opowiadam raczej za przelewem pieniędzy. Po pierwsze dlatego, że traktować należy to moim zdaniem szerzej. Nie tylko jako pomoc dla rodzin, ale po prostu jako redystrybucję. Ja jako zwolennik pewnej gospodarki raczej społecznej i uspołecznionej jestem zwolennikiem wielkim redystrybucji i uważam, że to nie chodzi tylko o pomoc rodzinom, ale po prostu o to, żeby ta teoria skapywania rzeczywiście zaczęła działać, ona zacznie działać, jak będzie redystrybucja, więc to jest jedna rzecz. Druga, badania raczej wykazują, że wydawane te pieniądze są dość dobrze. W większości wypadków dobrze i to wydaje mi się należy tak troszeczkę jak Chińczycy, prawda, podejść, to znaczy zakładają, że jeżeli w jakiejś branży 80% przedsiębiorstw dostaje pieniądze od państwa i je dobrze wydaje, to te 20% należy przeboleć. No to wydaje mi się, że tutaj jest tak samo, jeżeli załóżmy 80 czy 90% rodzin wydaje dobrze, na 10% tak jest niestety ta patologia, no to trudno, no. Ja to po prostu przyjmuję za pewien jakby fakt i tyle. Dziękuję. Dzięki. Zostaniemy przy Tobie. Jaką strategię powinniśmy przyjąć w obliczu coraz bardziej realnego zagrożenia uczynienia z Polski kraju wielokulturowego? No tutaj przede wszystkim trzeba grać cały czas z dwoma, moim zdaniem, podstawowymi faktami w budowaniu pewnej narracji. Po pierwsze, nie przypominam sobie, żeby w długofalowym okresie gdzieś udało się zbudować dobrze funkcjonujący, zintegrowany kraj wielokulturowy. Były wypadki, że funkcjonowały kraje, gdzie pewne mniejszości były całkowicie odseparowane. Tak jak ta osławiona rzekomoż wielokulturowa Rzeczpospolita, obojga, potem w pewnym momencie krótkim trojga narodów, gdzie zapomina się zresztą, że większość tych narodów to byłaby ze sobą bardzo mocno spowinowacona i genetycznie, i etnicznie, i kulturowo, często i religijnie, ale te mniejszości, prawda, właśnie ci Żydzi, Tatarzy, inni, jeżeli generalnie w separacji, to nie było społeczeństwo multikulturowe w rozumieniu takiej lewicowej narracji. No, a z drugiej strony, jak spojrzymy, nie wiem, na starożytny Rzym, na Stany Zjednoczone, prawda, no te konflikty, są dwie sytuacje tak naprawdę, jak to się może rozwinąć. No. Albo jedna z etniczności, tak jak w Jugosławii czy Czechosłowacji przed wojną, osiągnie stan pewnej przewagi nad innymi, to przewagi instytucjonalnej, co my jako zwolennicy sprawiedliwości społecznej i powiedzmy takiego etnicznego pluralizmu raczej nie popieramy, no bo po prostu dojdzie do konfliktu permanentnego. Tak jak mamy przykładowo w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie właściwie wydaje się, że trawestując słowa Stalina, im bliżej tej równości etnicznej, równości rasowej, tym walka rasowa zaostrza się. Więc to jedna, a druga rzecz, którą my musimy unaoczniać, to jak to się skończyło i jak to wygląda na Zachodzie. Strefy no-go, niemieckie kobiety, które boją się wychodzić z domu po 22. Dopiero co był wypadek, niestety nie pamiętam, bo już się nie interesuje piłką nożną, ale niemieckiego piłkarza, który przyznał, że on woli, żeby jego dziecko córka bodajże wychowywała się w Hiszpanii, już a nie w Niemczech, bo w Hiszpanii ona jeszcze może wychodzić z domu, prawda, o 22. nie musi się bać iść po ulicy, a w Niemczech już tego niestety przywileju nie posiada, prawda? Trzeba uderzać we wszystkie te kolejne mity, tak, że ci imigranci wcale nie garną się do pracy, a jednocześnie bardzo wysoce rozwinięta technologicznie, informacyjnie i językowo gospodarka Unii Europejskiej opłaca głównie na usługach i głównie na pracy umysłowej, no jednak nie jest czymś, gdzie ci ludzie są w stanie się, prawda, realizować, bo nie znają języka, bo mają zazwyczaj kiepskie wykształcenie, jeżeli jakiekolwiek, prawda? I to należy robić wielokanałowo, tak? Od dyskusji publicznej przez filmiki na YouTubie, na memach kończąc, bo to jest po prostu kolejne narzędzie walki politycznej, właściwie kulturowej, nie politycznej. Natomiast na tych dwóch aspektach bym się skupił, czyli na historycznym wątku, że multikulturalizm nie działa, a taki nacjonalizm etniczny, taki zdrowy patriotyzm etniczny po prostu jest zwykłą postawą ludzką.
na przestrzeni dziejów, no a tam, gdzie próbowano to wdrożyć, zazwyczaj też odgórnie, no to po prostu skutki są płakane. Dziękuję. Dziękuję. A według Ciebie, Adam? Ja uważam, że po pierwsze należy stworzyć taką politykę migracyjną, która będzie preferowała jednak, jeśli już w ogóle zakładając, że są potrzebni dla gospodarki, bo to jest bardzo dyskusyjna teza, ale która będzie preferowała imigrantów z krajów Europy Wschodniej, szczególnie krajów słowiańskich, to pierwsza rzecz, a która no, utrudni sprowadzanie tanich pracowników z krajów kulturowo odległych od nas, takich jak Indie, Pakistan, Bangladesz, kraje Afryki. Następnie należy bardzo oszczędnie szafować obywatelstwem. Uważam, że nie możemy sobie pozwolić na błędy krajów Europy Zachodniej, gdzie no, powiedzmy sobie szczerze, ludzie kompletnie niezasymilowani, nie poczuwający się kulturowo, nie mówię o etniczności nawet, ale nie zrośnięci kulturowo z takimi, nie wiem, Niemcami, Francuzami, Belgami, Holendrami, zostawali bardzo łatwo obywatelstwo i pełnię prawa obywatelskich. Ja uważam, że naturalizacja otrzymania polskiego obywatelstwa możliwa jest tylko w kilku przypadkach. Jeśli ktoś albo udowodni, że miał polskich przodków i to odnosi się do repatriantów z Kazachstanu głównie, albo jeśli będzie podczas swojej rezydentury na terenie Polski miał szczególne zasługi i osiągnięcia dla państwa polskiego, to jestem w stanie wtedy no, o czymś takim pomyśleć. Jeśli to będzie prawdziwy, wybitny inżynier bądź lekarz, a nie powiedzmy no, inżynier czy lekarz w definicji z demoliberalnych mediów, jak to oni o imigrantach często mówią. Kolejna kwestia, no, ja osobiście uważam, że prawa socjalne są dla rdzennej ludności mającej obywatelstwo, więc chociaż to może być jakoś bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, ja uważam, że pod względem relacji na linii państwo, imigranci takim bardziej wzorem do naśladowania niż kraje zachodu mogłyby być dla nas Emiraty Arabskie, gdyż z tego co ja się orientuję, tam jakiekolwiek prawa socjalne są tylko dla rdzennej arabskiej ludności. Jest to bardzo hojny socjalne. Natomiast pracownicy kontraktowi no są po prostu pracownikami kontraktowymi, niezależnie od tego, czy pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej, jak większość robotników pracujących w Dubaju na przykład, czy są to wysokiej klasy specjaliści z Europy, no to oni mają prawo pobytu, prawo rezydentury, póki oni pracują. Jeśli oni tę pracę tracą, to mają miesiąc czasu na znalezienie nowej pracy, bądź na wyjazd z kraju, bo będą do tego wyjazdu niejako przymuszeni. No, natomiast no, pójście w stronę zachodnioeuropejskiej welfare state, gdzie, jak kolega powiedział, ludność szczególnie afrykańskiego pochodzenia nie musi pracować, żeby się na dobrym poziomie utrzymać, jest to skrajna patologia i nawet jest to nie tylko zły model multikulturalizmu, ale to jest taki model promujący no, demoralizację, bo jednak dawanie zdrowym ludziom w wieku produkcyjnym utrzymania za nic, to jeszcze obcym ludziom, to jest działalność demoralizacyjna, to się chyba wszyscy zgodzimy z tym. Kolejna sprawa, tu bym też się do tej kultury nieszczęsnej, popkultury odniósł, bo no to też może być jakoś szokujące, co powiem, bo ludzie już teraz mają całkowicie wyprane mózgi, no ale popkultura, która usilnie lansuje modę na związki mieszane, która wręcz wyśmiewa homogeniczność etniczną, jest to popkultura rozkładu społecznego i kultura powinna lansować inne wzorce, delikatnie mówiąc. No i oczywiście nie ma mowy, żeby prawo, żeby zwyczaje, fundamenty jakiegoś ładu publicznego w Polsce miały być dostosowywane do jakichś uwarunkowań kulturowych obcych imigrantów. To jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo tutaj mówiliśmy o wojnie hybrydowej na wschodniej granicy, no ale też bądźmy poważni, no to nie jest tak, że wszyscy imigranci zarobkowi z Azji, Afryki, jak się pojawili w Polsce, to zostali tutaj na zaproszenie Putina i Łukaszenki przewiezieni gdzieś jakoś, nie wiem, jakim przemytem, bo ja znam przypadki, to jest bardzo przykre, ale że w trakcie rządu tak zwanej prawicy, no odwołujący się jednak do bezpieczeństwa narodowego, do propaństwowości, na przykład społeczność Hindusów w Polsce powiększyła się, no nie wiem, no pewnie o kilkaset procent. Zwróciłbym uwagę, że przybysze z subkontynentu indyjskiego, niezależnie od tego, z jakiej kasty pochodzą, czy są tutaj
pracownikami zakładów konserwacji zieleni czy menedżerami w korporacjach. Oni nawet nie próbują się uczyć języka polskiego, nawet nie próbują się uczyć polskiej kultury, nie próbują się w ogóle asymilować. Tutaj nawet nie ma co o jakiejś polityce asymilacji mówić, bo jest to robienie nieobyczajnie pani z logiki. Tak bym to podsumował. Więc reasumując, ostrożna polityka imigracyjna, jeśli wpuszczać jakichś imigrantów zarobkowych, to prędzej z Europy Wschodniej niż krajów azjatyckich, ścisła kontrola państwa nad przepływem imigrantów, i też praca nad kulturą, aby promowała jednak wizję Polski jako utrzymanie społeczeństwa spójnego kulturowo i etnicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A co myślisz o tym, że Niemcy zaczęli podsyłać imigrantów do Polski? Czy to też wojna hybrydowa? Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie jest wojna hybrydowa w sensu stricte, ale mi się to kojarzy trochę z tym, jak w latach 90. czy nawet w czasach współczesnych niektóre niemieckie firmy z pomocą tak zwanych polskich przedsiębiorców, bo z prawdziwymi przedsiębiorcami nie miało nic wspólnego, opychały w Polsce toksyczne i radioaktywne odpady. Ja osobiście nic jakichś takich analogii daleko pojętych wysuwać, ale jest to po prostu działanie w interesie Niemiec i niemieckich firm ze szkodą dla Polski. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, to nie byli imigranci, którzy przyjechali, żeby sobie spokojnie pracować. To nawet nie mówiąc o lekarzach, inżynierach, to nie byli spokojni robotnicy budowlani, spokojne sprzątaczki, tylko to właśnie był ten lumpenproletariat, który w sposób nielegalny przedarł się do Europy, pewnie z pomocą jakichś gangów. Nie chcę analizować, jakiego pochodzenia te gangi były. Przez terytorium Polski był przeszmuglowany na teren Niemiec. Skoro niemieckie służby już teraz widzą problem w takiej imigracji spoza Europy na taką skalę niekontrolowanej, to złapali oni ich i co z nimi zrobić? Przerzucili ten gorący kartofel Polakom. Dziękuję. A ty, Grzegorz, co myślisz na ten temat? Nie jest to wojna hybrydowa, ale jest to metoda wojny hybrydowej. I też jakby to zadaje całkowicie kłam tak naprawdę tej narracji dobroludzkiej. Bo jeżeli kogoś traktujemy w ten sposób, prawda, że już dla nas, czy dla ciebie nie ma miejsca u nas w Niemczech, to zatrzymujemy cię, pakujemy, prawda, do suki i wyrzucamy 50 km dalej po drugiej stronie granicy. No to tutaj jakby pokazuje, że już nawet Niemcy nie traktują tych swoich, prawda, humanitarnych ideałów i pewnej propagandy na poważnie. Jednocześnie widzimy tutaj całkowity brak przeciwdziałania, tak? Jednocześnie dochodzą do nas pewne sygnały, już takie były, że to jest wręcz uzgadniane z polskimi służbami, służbami mundurowymi, co już jest w ogóle skandalem, ale to też pokazuje, że nam się próbuje na siłę, prawda, pomimo pewnych jakichś tam ustaleń, to jednak, prawda, jest język prawa i język polityki. I tym językiem polityki jest tutaj po prostu siła, którą Niemcy posiadają, a my nie. I oni próbują siłowo nam narzucić pewne rozwiązania. Tak jak mówi Adam, to są tak naprawdę pod względem ewentualnego wpływu społecznego najgorszy element. Tak? To nie są rzeczywiście ci osłabieni inżynierowie, tylko jeżeli policja kogoś tutaj rzuca, to nie są zazwyczaj ludzie, których chcielibyśmy tutaj widzieć w jakikolwiek sposób. Więc nie jest to metoda wojny hybrydowej, bo teoretycznie z Niemcami nie jesteśmy, prawda, na żadnej wojnie, natomiast w gruncie rzeczy pod względem interesu narodowego i racji stanu, elementarnej racji stanu, to tutaj interesy Polski i Niemiec, czy obecnej klasy politycznej Niemiec, to są zupełnie sobie wrogie, więc tak jak powiedziałem, jest to na pewno szkodliwe dla Polski. I na pewno przypomina to poniekąd, a może nawet w dużym stopniu, to co robią Rosjanie i Białorusini na wschodniej granicy. Dziękuję. Dzięki. A jak według ciebie kryzys emigracyjny wpływa na polaryzację społeczną i jak w tym świetle patrzeć na jego znaczenie dla kraju? Wpływa w ten sposób, że przede wszystkim znowu jest kolejna linia podziału i testowania społeczeństwa. To znaczy, na ile można już sobie, prawda, pozwolić w tej inżynierii społecznej, tym docelowym stworzeniu społeczeństwa konsumentów wyzbytego z wszelkich tożsamości i świadomości, które ma tylko konsumować, kupować i nie zadawać głupich pytań, broń Boże się w żaden sposób nie jednoczyć i nie stawiać oporu, bo to przecież o to docelowo chodzi. I na pewno to jest problem ze względu na podział polityczny. Tak? Bo niestety w polityce widzimy tutaj
że spora część sceny politycznej, sceny publicznej wyzbyta jest jakiegokolwiek takiego zdroworozsądkowego nawet opowiedzenia się za interesem narodowym. Prawda jest taka, że jeżeli istnieje państwo narodowe i ma swój interes, swoją rację stanu, no to jest ona warunkowana właśnie tym, że jest narodowe, czyli interes swojego narodu stawiamy nad interesy innego i tutaj nie ma odstępstw od tego, więc jeżeli mamy partie, które kierują się takim, prawda, dobroludzizmem, czy w kontekście tych imigrantów, prawda, przerzucanych z Niemiec, czy przerzucanych z Rosji, no to jest też na pewno problem w kontekście chociażby właśnie wojny hybrydowej, no bo to jest kolejne jakby takie podtapianie jedności społeczeństwa. Ja myślę, że w ogóle temat tego, że nie wiem, w gruncie rzeczy, tak jak śpiewało KSU, to my mamy dwa narody i dwa rodzaje Polaków i pewnie o tym można by też spokojnie zrobić oddzielną konferencję. To niestety bardzo smutną. Natomiast to jest też taki kolejny, prawda, temat, prawda, czyli że mamy tych dobrych, prawda, Polaków mieszkających w dobrych dzielnicach dużych miast, którzy są oczywiście otwarci, empatyczni na tych przybyszów, których nigdy nie zobaczą na swoich zamkniętych osiedlach. No i mamy oczywiście motłoch, małe miasta, peryferia i prowincje, która jest temu przeciwna, bo będzie musiała albo już doświadcza skutków tego, no bo ja przypomnę, że jednak część tych imigrantów nielegalnych ze wschodu czy zachodu, prawda, gdzieś tam przenika i my wiemy, że są ludzie, którzy już doświadczyli styczności z nimi, to zazwyczaj są bardzo złe relacje, no inaczej by nie było tej całej, prawda, kontrakcji na granicy w postaci tych wszystkich patroli, spacerów, czy jak mam sobie to nazwać. Dziękuję. Dziękuję. Według Ciebie, Adam? Czy mogę powiedzieć teraz o powtórzenie pytania? Jak kryzys emigracyjny wpływa na polaryzację społeczną i jak w tym świetle patrzeć na jego znaczenie dla kraju? Ja bym zwrócił uwagę na taką jedną rzecz, bo przez ostatnie około 10 lat taka polaryzacja była bardzo widoczna, bo powiedzmy szeroko pojmowana lewicowo-liberalna część polskiego społeczeństwa była bardzo entuzjastycznie nastawiona do przyjęcia migrantów, czy to z Syrii, czy później już nawet nie mówiono o poszczególnych krajach, tylko ogólnie o migracji poza Europy. A powiedzmy ta część taka bardziej, nie wiem, patriotyczna, prawicowa, narodowa, tożsamościowa była nastawiona sceptycznie do tego. Natomiast teraz, co bardzo ciekawe, Platforma Obywatelska zmieniła retorykę, bo pomimo tego, że tam wraz z panią Holland jednym głosem mówili o barbarzyństwie polskiej straży granicznej, o biednych uchodźcach na granicy, to teraz jednak mówi się o wojnie hybrydowej, mówi się to samo, co myśmy mówili od lat, bo nie będę tego po raz enty dzisiaj powtarzał, ale ja bym zwrócił uwagę na pewnego rodzaju hipokryzję, która toczy bardzo wielu współczesnych ludzi w Polsce również, mianowicie ludzie, którzy oficjalnie głosili potrzebę otwarcia granic, potrzebę budowy multikulturalizmu w Polsce i rzeczywiście jest sytuacja, że z całymi tabunami ci ludzie koczują przy granicy i chcieliby tutaj na teren Polski się dostać, na utrzymaniu państwa polskiego być, no to nagle ci ludzie zaczynają się wyrażać krytycznie o tym. No oczywiście nie mówią naszą retoryką, że chcemy utrzymania takiej struktury etnicznej w Polsce, jaka jest, że widzimy zagrożenie w imigracji poza Europę, ale ludzie, którzy na przykład byli, będąc politykami opozycji, chcieli całkowitego otwarcia granicy, teraz tą granicę chcą wzmacniać kolejnymi kordonami, nie wiem, wojska, straży, może jakichś fortyfikacji. Następna rzecz, ja bym powiedział, że w takiej sferze prywatnej większość Polaków się jednak krytycznie odnosi do tej imigracji pozaeuropejskiej, szczególnie do nielegalnej imigracji, która przez Białoruś do Polski przenika, przecieka. Natomiast jest coraz mniejszy odzew społeczny, jakieś inicjatywy o charakterze sprzeciwu wobec tego typu imigracji. Zwróciłbym uwagę na to, że w 2015 roku były masowe demonstracje przeciwko przyjmowaniu imigracji spoza Europy do Polski. Natomiast no teraz no są to takie bardzo kameralne eventy organizowane przez nacjonalistów i tylko właśnie przez nacjonalistów. Większość ludzi jak gdyby widzi to zagrożenie, ale uległo takiej społecznej demobilizacji. W ogóle się ludzie w większości nie chcą angażować w jakieś budowę nacisku na polskie władze, aby ten problem rozwiązać. To jest ten problem po prostu, że ludzie, tak jak wiele innych problemów, dostrzegają w Polsce ten problem, a jakby całkowicie zobojętnili, aby już nie widzą sensu, aby się jakoś zaangażować na rzecz rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
I kolejna kwestia. Szymon Hołownia stwierdził niedawno, że żołnierze na granicy mają prawo do użycia broni, jednak kwestia ta powinna być poddana szczegółowym regulacjom z uwagi na rosyjskie prowokacje. Jak oceniasz tę wypowiedź i jak według Ciebie powinna wyglądać kwestia prawa do użycia broni przez żołnierzy strzegących granicy? No to jak powiedziałem, wielu polityków dawnej opozycji demokratycznej, tak zwanej obecnie koalicji kordonowej, czy jak to można inaczej nazwać, no, zmieniło poglądy po podejściu do władzy, więc pan Hołownia, który kiedyś też był orędownikiem migracji pozaeuropejskiej, który jak pamiętam zaprosił do Sejmu na jedno z pierwszych posiedzeń i w charakterze gości grupę nielegalnych imigrantów spoza Europy, no powiedział tutaj coś, z czym się chyba każdy z nas zgodzi, dlatego że z jednej strony, tak jak mówiłem na początku konferencji, w niektórych sytuacjach, kiedy Straż Graniczna jest atakowana, no, użycie broni palnej jest jedynym skutecznym środkiem odparcia agresji. Natomiast prowokacje ze strony służb rosyjskich i białoruskich mogą się zdarzyć, tak jak powiedziałem, no co innego jest zastrzelenie bandyty na terenie Polski, czy tam terrorysty, a co innego, gdyby został zastrzelony na terenie już Białorusi, no to jest ten bardzo poważny problem. No i myślę, że pan Hołownia na ten temat w ogóle się nie zastanawiał. Być może kiedyś liberalni politycy będą musieli o tym otwarcie dyskutować, ale według mnie wypowiedzenie konwencji ottawskiej i zaminowanie przynajmniej niektórych odcinków granicy miałoby sens, dlatego że w sytuacji, jeśli grupy dywersyjne czy po prostu zwykłych bandytów chcących nielegalnie przedrzeć się na teren Polski będą ponosiły straty w ludziach na terytorium Polski, no to jest to po prostu forma obrony granicy. Tutaj Białoruś czy Rosja nie będzie miała nic do tego, przynajmniej według prawa międzynarodowego, bo terytorium Polski podlega polskim organom władzy i za nie polskie organy władzy są odpowiedzialne, a nie białoruskie. Natomiast, tak jak powiedziałem, zastrzelenie kogokolwiek na terytorium Białorusi jest już takim ryzykiem wręcz wyjścia w casus belli. No i te regulacje powinny przede wszystkim chronić żołnierzy przed takim sytuacją, że znów jakiś prokurator wojskowy będzie chciał w ramach, nie wiem, jakiegoś fałszywie pojmowanego humanitaryzmu zatrzymać i postawić stan oskarżenia polskich żołnierzy za to, że bronili swojego posterunku, że dotrzymali swojej przysięgi. Więc tutaj mogę powiedzieć, że w sytuacji, kiedy wojna hybrydowa się coraz bardziej zaostrza, zagrożenie nielegalną imigracją staje się coraz bardziej realne, no to nawet politycy demoliberalni no, muszą jakoś się do tej sytuacji odnieść. No i też widzę, że chociaż tyle, że nie są oni za rozwiązaniem tego problemu przez otwarcie granicy i wpuszczenie wszystkich, a sprawdzenie potem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to samo pytanie do Ciebie, Grzegorz. Myślę, że każde zagrożenie zdrowia, życia i wolności polskiego żołnierza oraz ewentualnego sprofanowania polskich barw narodowych, to dla mnie bardzo istotne, kwestia pewnego prestiżu i stosunku do własnego państwa, powinno być warunkiem, czy powinno być okolicznością sprawdzającą użycie broni palnej, a zagrożenie życia lub wolności polskiego żołnierza, takie użycie broni, które może zaskutkować śmiercią agresora. I tu nie ma wyjątków. To znaczy polski żołnierz po to ma broń, po to państwo polskie kupuje mu tą broń i wydaje ciężkie pieniądze szkoląc go do tego. I jednocześnie ten żołnierz składa określoną przysięgę przed najwyższymi czynnikami państwowymi, a często też przed Bogiem, żeby bronić tego państwa i tego narodu. I tu nie ma żadnego wyjątku. Jeśli chodzi o możliwość, co powiedział Adam, to jest bardzo ciekawy kazus. Co by było, gdyby doszło w ramach prowokacji do zabicia kogoś na terytorium Białorusi. Tu należałoby pewnie ustalić, o jakich wypadkach mówimy, bo to mogą być różne wypadki. Może być zastrzelenie imigranta, może być zastrzelenie na przykład białoruskiego żołnierza. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to od razu było casus belli. Znaczy, wojny nie wybuchają dlatego, że jeden pogranicznik strzelił do drugiego. To może być pewien pretekst. I być może tak by został użyty, jeżeli by już była podjęta decyzja o tym, że te państwa chcą iść już na pełen przebój z NATO. Natomiast powiem tak, wschodnie despotie rozumieją, wszystkim mam na myśli Rosję i Białoruś, rozumieją tylko jeden język przemocy. Każda przemoc ze wschodu musi być
jakby się musi skutkować, musi mieć reakcję w postaci przemocy z naszej strony. Żadnego dialogu, żadnych rozmów, bo w momencie, kiedy z Rosją siada się do stołu to się, negocjacyjnego, to się przegrało. Rosja rozumie tylko jeden język, język siły i język siły, który stosuje się bez wyjątków. Tak? Więc jeżeli rzeczywiście doszłoby do wypadku prowokacji, w ramach której białoruscy żołnierze dokonaliby pewnych czynności czy działań przeciwko państwu polskiemu, to ja jestem za tym, żeby do nich strzelać. Mimo wszystko. Ja osobiście wiem, że w momencie, kiedy zaczął się ten kryzys w roku 2021 i to jakby to jest to, co może się stać, jeżeli my nie będziemy strzelać, bo wtedy nie strzelano. Ja wiem, że w 2021 roku na terenie Polski znajdowali się białoruscy specnazowcy. Bo wiem to od kogoś, kto mi to powiedział. Natomiast pytanie jest takie, czy my chcemy tych specnazowców? No można powiedzieć jasno, co więcej, ja wiem, że ci specnazowcy przegnali polskiego żołnierza, który się na nich natknął. Natomiast teraz pytanie, czy chcemy takich sytuacji, czy nie lepiej by było, żeby ci specnazowcy przynajmniej usłyszeli świst kul z WKM-u, które lecą nad głową i się zastanowili, czy lepiej tę granicę przekraczać. Dziękuję. Dziękuję. To w takim razie, jak oceniasz działania państw bałtyckich mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa? Na przykład zwiększenie wydatków na obronność i jak na tym tle wypada Polska? Samo zwiększenie wydatków na obronność to jest jedno, natomiast państwa bałtyckie, przede wszystkim Litwa, ale nie tylko, wprowadziły strukturalne rozwiązania i to wprowadziły nie w 2022 roku, tylko w 2015, w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie, mające zwiększyć obronność. Przede wszystkim Litwa wprowadziła powszechny pobór wojskowy. I to zrobiła w sposób, który dla nas Polaków, moim zdaniem, jest niemożliwy do zrealizowania, to znaczy w 2014 roku, kiedy doszło do agresji na Ukrainę, zaboru Krymu i wojny w Donbasie, w państwie litewskim doszło do konsensusu politycznego wszystkich opcji, zarówno opozycji, jak i rządu, i przegłosowano pobór wojskowy i rozpoczęto szkolenie. Gdyby proporcjonalnie Polska zaczęła w tym samym roku te same działania, to jak wyliczył Marek Budzisz, mielibyśmy dzisiaj 450 tysięcy przeszkolonych rezerwistów. Mówimy ciągle o tym, że dążymy do budowy podobnież 300-tysięcznej armii. Cały czas się zastanawiamy, co w razie długotrwałego konfliktu z rezerwistami. No bo wiadomo, że armia pierwszej fali, no mówiąc kolokwialnie, jest po to, żeby zginąć. Może to brzmi niefajnie, natomiast ci, którzy są już teraz w linii, tak, no to są ci, którzy muszą zostać zastąpieni, no tak jak na Ukrainie, prawda? Ukraina też ponosi ogromne straty. No i my tych rezerwistów mamy coraz mniej. Gdybyśmy wdrożyli te same działania, to mielibyśmy dzisiaj 450 tysięcy ludzi, odliczając, nie wiem, chorych, tych, którzy by z jakiegokolwiek tam powodu, prawda, nie wiem, posiadania dużej ilości dzieci, czy z czegokolwiek wypadli z tej liczby, no to i tak powinien być 400 tysięcy zostało, prawda? No dzisiaj my tego nie mamy, jednostki mamy zdekompletowane, pobór nie daje tych skutków ilościowych i jakościowych, jakie też powinien, więc te państwa dużo lepiej sobie z tym problemem poradziły. Te państwa też dużo lepiej sobie radzą z zagrożeniami strukturalnymi, chociażby z zagrożeniem informatycznym, gdzie mają i to już od roku, już od kilkunastu lat wyszczególnione piony, prawda, służb specjalnych czy wojska, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, to jest na dużo wyższym poziomie. Ja przypomnę, są to państwa, gdzie jest bardzo duża diaspora rosyjska, więc jakby punkt startowy mają dużo gorszy niż my, no bo u nas diaspory rosyjskiej nie ma. Diaspora tradycyjnie białoruska w rozumieniu tej diaspory mieszkającej tu od dawna, a ona jest w dużej mierze przesiąknięta, no powiedzmy, komunizmem takim PRL-owskim i niechęcią do polskiej idei narodowej. Jest to niewielkie, tak, więc my mamy dość łatwą sytuację, no ale z tego konsensusu nie było, bo do 15 roku, wiadomo, prowadziliśmy politykę resetu, nie powiem lizania czego Rosji, no a po 15 roku też to się jakoś specjalnie nie zmieniło. Co ciekawe, po 22 roku też się to nie zmieniło. Mówimy cały czas i ministrowie nawiązują do tego, że rzekomo mamy coś tam zrobić i tak dalej. No my tego nie robimy. Co więcej, państwa bałtyckie mają określone, oczywiście związane ze swoimi możliwościami finansowo-ludnościowymi, czyli z naszego punktu widzenia niewielkie, ale mają jednak pewne realizowane planowo działania rozwoju ilościowego swoich
armii. U nas z tym jest duży problem. Tak jak powiedziałem, brakuje ludzi. Co z tego, że kupujemy dużo Abramsów, dużo, nie wiem, samolotów, skoro jest duża szansa, że lada chwila nie będzie kto miał nimi jeździć, czy kto ich serwisować. Także ja oceniam to bardzo pozytywnie, jako takie elementarne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa narodowego. No, zwłaszcza w sytuacji państw, które są bardzo małe, przez dłuższy czas nie miały głębi zaplecza, bo dopiero niedawno Finlandia i Szwecja dołączyły do NATO, więc te państwa w razie czego nie miały gdzie odskoczyć. No i gdzie mają, prawda, granice z Rosją i dużą diasporę rosyjską. Dziękuję. Dziękuję. A według ciebie, Adam, jak to wygląda? Ja również podobnie jak kolega uważam, że kraje bałtyckie, pomimo tego, że mają nieporównywalnie mniejszy potencjał demograficzny od Polski, no radzą sobie pod tym względem lepiej. I to zarówno jeśli chodzi o poziom wyszkolenia rezerw, jak też, no powiedzmy, przygotowanie społeczeństwa do obrony cywilnej, do potencjalnej wojny obronnej, jak również zabezpieczeń kontrwywiadowcze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze zostaniemy przy tobie. Jak masowa, legalna i nielegalna imigracja wpłynęła na perspektywy ugrupowań nacjonalistycznych? Ja bym powiedział tak, że przez pewien okres czasu, kiedy właśnie toczyła się w Polsce ta bardzo taka burzliwa debata nad przyjęciem bądź nieprzyjęciem uchodźców z Bliskiego Wschodu głównie, no to był to taki skokowy wzrost zainteresowania nacjonalizmem w Polsce. Niestety bardzo było to takie sezonowy trend. Zwróciłbym uwagę na to, że w Polsce z kwestią imigracji i tej legalnej i nielegalnej niestety, ale stało się trochę jak z takim przysłowiowym gotowaniem żaby, bo na początku trochę to powodowało jakieś takie właśnie kontrowersje, opór, ale potem kiedy no, nie dyskutowano nad tym, a powiedzmy kolejne jakieś firmy pośrednictwa pracy, bo to najczęściej one to dokonywały i importowały grupy pracowników z krajów azjatyckich, no to coraz mniejsze było zainteresowanie społeczne tym. No ale wreszcie no, sytuacja, kiedy rzeczywiście jest wojna hybrydowa na granicy, kiedy ta nielegalna imigracja stanowi realne zagrożenie, to nie tylko w opinii nacjonalistów, ale nawet liberalnych polityków rządzących, no ale większość polskiego społeczeństwa wyraża taką apatię pod tym względem, taki brak zainteresowania w ogóle tym zagrożeniem, jego zaangażowania się w jakieś społeczne inicjatywy przeciwko temu. A druga sprawa to też, której kamyczek do ogródka wrzuca, no pewne szeroko pojęte prawicowe, czy niektóre nawet uważające się za narodowe środowiska, no tworzymy koncepcję Polaków kulturowych, ludzi, którzy się tam za Polaków uważają, no jak to wygląda teraz, no nawet nie muszę się do tego odnosić, no widzimy, że ludzie spoza naszego kręgu kulturowego tak naprawdę prawie nigdy, nawet jeśli tutaj legalnie pracują, legalnie żyją, nie są zainteresowani polonizacją, podobnie jak kilkadziesiąt lat temu nie byli zainteresowani asymilacją ze społeczeństwem francuskim, brytyjskim, niemieckim, austriackim, holenderskim, szwedzkim. Paradoksalnie powiedziałbym, że większe zagrożenie niż proimigrancyjne postawy ze strony lewicy. Niebezpieczne są właśnie takie bardzo relatywne, takie śliskie przejawy retoryki szeroko pojętej prawicy tutaj, prawda, że jeśli ktoś tam, nie wiem, płaci podatki i jest chabowego w niedzielę, to może być uważany za Polaka, a jeśli rzuca petardami wojsko, to nie może być. To jest takie bardzo, powiedziałbym, że uproszczone i wręcz dziecinne podejście, dziecinne pojmowanie sprawy, bo my jako nacjonaliści zwracamy uwagę na zagrożenie ze strony imigracji nie od czasu, kiedy zaczęła się wojna hybrydowa, ale no właściwie od czasu, kiedy w krajach Europy Zachodniej zaczęły się różne niepokoje etniczne, tarcia między grupami etnicznymi, które tam żyją, więc po prostu no uważamy, że masowa imigracja spoza naszego kręgu kulturowego jest z założenia szkodliwym i dla społeczeństwa niebezpiecznym. Dziękuję. A ty, Grzegorz, co uważasz na ten temat? Powtórz pytanie. Jak masowa, legalna i nielegalna imigracja wpłynęła na perspektywy ugrupowań nacjonalistycznych? Mi się wydaje, że nie wpłynęła, a wpłynie. To znaczy my tak naprawdę dopiero zaczynamy tą drogę, którą przyszła Europa. No, jak popatrzymy sobie na Francję, no to dziwnym trafem, czy na Niemcy, czy na wiele innych państw skandynawskich, to powtarza się taka prawidłowość, że dziwnym trafem im więcej tych imigrantów, tym większe poparcie dla Frontu Narodowego, dla FD i dla szeregu innych ugrupowań.
nie chcę ich oceniać, bo mój stosunek do AfD jest właśnie negatywny, czy nawet jest bardzo negatywny, no ale z jakiegoś powodu ci Niemcy głosują na to na AfD i nawet jeżeli głosują w dużej mierze, czy nie wiem, czy Francuzi na Front Narodowy, nawet jeżeli w dużej mierze głosują ze względów socjalnych i bytowych, no to jednak ten argument, prawda, niedziałającej asymilacji i tego państwa wielokulturowego jest tutaj też na pewno jednym z dwóch głównych czynników. Ja bym to powiedział wręcz w ogóle, że asymilacja nie powinna być naszym celem. To znaczy, my nie chcemy, żeby ci ludzie się asymilowali, bo ci ludzie nie będą nigdy członkami naszego narodu. I to nie jest żaden rasizm. Po prostu każdy ma swój naród i swój krąg kulturowy, ten, z którego pochodzi i z którym powinien funkcjonować i swój ekosystem to nazwijmy. I tyle. No. Ja nie będę Chińczykiem, Chińczyk nie będzie Polakiem i to na tym polega na bardzo prostej takiej logice. Mi się wydaje, że w ogóle, jeżeli już mówimy o tych kwestiach właśnie imigracji, to wcześniej też chciałbym tak ogólnie dopowiedzieć, tutaj też Ata mówił dużo o obywatelstwie, warunkach otrzymania tego obywatelstwa. Ja myślę, że my w ogóle nie mamy, jeżeli mówimy o tym obywatelstwie, takiego elementu, który mają inne państwa, dużo mądrzejsze od nas. To znaczy, że zostanie obywatelem pewnego państwa oznacza też, że mówiąc kolokwialnie, ktoś wyrzeka się powinności wobec innych państw. To znaczy, jeżeli ktoś zostaje obywatelem Stanów Zjednoczonych, to przysięga wierność Stanom Zjednoczonym. Jeżeli ktoś zostaje obywatelem Wielkiej Brytanii, to przysięga wierność Królowej Angielskiej. U nas tego nie ma. No, po prostu dostaje się papier, a powinna być złożona przysięga. Przysięga wierności państwu polskiemu. Państwo bycie Polakiem, jeżeli już ktoś, znaczy bycie Polakiem, posiadanie tego obywatelstwa polskiego musi być traktowane także jako pewien przywilej i jako pewna powinność. Tak? To znaczy, jeżeli już chcesz to obywatelstwo uzyskać, zrobiłeś coś dobrego, jesteś w stanie wykazać się, prawda, pewną zbieżnością kulturową, etniczną z naszym narodem, okej, dostaniesz, ale przyrzekasz wierność tej Polsce, nie, że po prostu będzie to dla ciebie kolejny paszport do kolekcji. Także jeśli chodzi o samych nacjonalistów, wydaje mi się, że to dopiero kiedy na dobre, bo ja mam to raczej negatywne przewidywania, jeśli chodzi o rozwój sytuacji z imigracją, przede wszystkim z zachodu, tak zwanymi relokacjami i nie tylko. Bo tu przecież mamy też masę czynników krajowych, chociażby przedsiębiorców, którzy nalegają na to, żeby tą imigrację zwiększać. I ona się będzie zwiększać i się zwiększa już teraz. Więc tak naprawdę, kiedy dopiero zaczniemy doświadczać pełnego spektrum konsekwencji z tego wynikających, przemocy na ulicy, obecności gangów, stref no-go, wykluczenia kobiet, przestępstw seksualnych, etc., tego wszystkiego, czego doświadcza Zachód, no to wtedy tak naprawdę, nie mam wątpliwości, środowiska nacjonalistyczne dostaną wiatr, bo nagle ludzie sobie przypomną, że coś takiego jak nacjonalizm istnieje. Dziękuję. Dzięki. I ostatnie pytanie z naszej puli. Które grupy etniczne według Ciebie posiadają w Polsce potencjał wywrotowy i na jaką możliwą skalę? No i w jaki sposób i w jakim zakresie służby powinny monitorować organizacje mniejszościowe? Ja bym to potraktował znowu całość bardziej tak strukturalnie. Jak myślimy o grupach mniejszościowych powodujących jakieś tam działania wywrotowe, to od razu nam się nasuwa na myśl działalność radykalnych muzułmanów. I to jest oczywiście istotne. Natomiast za tymi radykalnymi muzułmanami stoją zazwyczaj inne siły. Znaczy przede wszystkim w naszym wypadku będą to Rosjanie. Więc przede wszystkim wszelkie grupy, nawet nie tyle etniczne, co wyznaniowe, związane z radykalnym islamem. I tu nie może być tak, że my się nagle ockniemy w pewnym momencie, tak jak Brytyjczycy, że mają w Londynie kilkadziesiąt meczetów, gdzie się wprost głosi nienawiść do wszystkiego, co nie islamskie, popiera państwo islamskie, etc. Musimy działać zawczasu i wszelkiego tego typu sytuacje zwalczać z całą jakby stanowczością i repertuarem środków dostępnych służbom specjalnym, przede wszystkim kontrwywiadowi wojskowemu, a one są niemałe. Ale ja tu też bym zauważył drugą stronę medalu tych grup wywrotowych, czy powiedziałbym w pewnym kontekście antypaństwowych, czy wrogich polskiej racji stanu. Wszelkie grupy, tu niestety także mam na myśli Ukraińców i Białorusinów, ale przede wszystkim mam na myśli ich organizacje, a nie same mniejszości, które mogą być wykorzystywane przez liberałów i przez środowiska zachodnie. To znaczy, każdy pewnie słyszał taką postać Igor Isajew, tak? Natomiast no, to jest taki przykład właśnie człowieka, który robi bardzo dużo, żeby... A facet jest 100% liberałem. No.
robi bardzo dużo, żeby Ukraińców w Polsce nie lubić. No ale właśnie tego typu ludzie mogą być wykorzystywani. Tak samo mogą być związki, prawda, Ukraińców w Polsce, też mocno przeżarte przez neoliberalizm, przez taki liberalizm unijny, też mogą być wykorzystywane przeciwko państwu polskiemu, jeżeli do władzy powróci. A ja zakładam, że pewnie powróci jednak, bo poziom obecnej władzy jest tak tragicznie niski, więc pewnie do władzy powróci Zjednoczona Prawica, czyli PiS. No to bardzo łatwo sobie można wyobrazić, że te pewne organizacje będą wykorzystywane przeciwko państwu polskiemu. Przecież to nie chodzi o samych Ukraińców i Białorusinów w swojej masie, bo ich jest parę milionów i to ciężko tych ludzi oskarżać o antypaństwowość. To chodzi o pewne elity, które bez większych problemów wejdą na żołd unijny, na żołd niemiecki, na żołd Sorosa, będą tym takim koniem trojańskim. Dziękuję. Według Ciebie, Adam? Ja bym powiedział, że na dzień dzisiejszy jeszcze żadna grupa mniejszości etnicznej nie ma w Polsce potencjału zwrotowego, ale po pierwsze, no, tak jak mówimy całej konferencji dzisiaj, liczba imigrantów w Polsce się cały czas zwiększa i w dużej mierze no, nie jest to taka grzeczna imigracja zarobkowa, chcąca spokojnie tu żyć i pracować tylko. Poza tym też się z kolegą zgodzę, że ktoś, kto za pośrednictwem czy jakichś służb, czy jakichś faktycznie skorumpowanych tamtejszych elit, jakichś lokalnych, nie wiem, liderów grup mniejszości w danej miejscowości, na przykład zdobyłby jakiś taki rząd dusz wśród mniejszości ukraińskiej i białoruskiej w Polsce, no to rzeczywiście ten potencjał wywrotowy w jakimś tam stopniu zacząłby mieć. Na pewno służby specjalne powinny monitorować grupy mniejszości, grupy migrantów, szczególnie tych z krajów tradycyjnie muzułmańskich, ale też zwróciłbym uwagę nie stricte może na przybyszy z Magrebu czy Lewantu, ale coś, co w sytuacji Polski może być jeszcze bardziej niebezpieczne, mianowicie na imigrantów z terytorium Kaukazu, szczególnie Czeczenów. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystkie pytania z naszej puli. Serdecznie dziękuję naszym prelegentom i wszystkim obecnym na dzisiejszej konferencji. Jeszcze, gdyby ktoś z Państwa z publiczności miał pytanie, to możemy odpowiedzieć. Mnie nasuwa w sumie jedno pytanie, bo tak cała nasza, cała ta konferencja, jakby większość pytań i odpowiedzi skupiała się wokół polityki, wokół rozwiązań politycznych. A jakby sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że no nie ma co ukrywać, mamy rząd, który w swoich działaniach jest antypolski, który przeciwny jest praktycznie w każdym działaniu naszym ideałom. Ideałom narodowym, ideałom, dla których najważniejsza jest tradycja, najważniejsza jest nasza kultura, religia. Jakby ten rząd, to jest kwestia jeszcze 3 lat, nie wiadomo co będzie z prezydentem, prawda? Z jakiej partii prezydent zostanie wybrany, czy jakby przepuszczanie kolejnych ustaw będzie całkowicie otwarte, to jest 3 lata. Do tego obawiam się, że może być różnie z oddaniem tej władzy, prawda? Tutaj było mówione, że PiS, no siłą rzeczy jakby ludzie otworzą oczy, chociaż to też jakby logika wyborców i to co się dzieje, to też jakby ciężko w ogóle powiedzieć co się stanie, ale może być tak, że nie będą chcieli oddać władzy. Jakby używali argumenty siły przy przejmowaniu władzy, przy przejmowaniu telewizji, prawda? Różne rzeczy się działy dziwne. I moje pytanie jest takie, jak realnie można działać na dzień dzisiejszy teraz, wychodząc choćby z nielegalnej imigracji, no bo tu też rozmawiamy o granicy, też zastanawiające jest wcześniej, jakie były, jak rząd obecny, ale wcześniejsza opozycja wypowiadała się na temat nielegalnej imigracji, byli proimigranci, teraz nagle bieguny się odwróciły. Czy to nie jest przykrywka po prostu do otwarcia tej imigracji z zachodu? No bo też jakby, czy to oni są z zachodu, czy oni są zza zachodniej granicy, jakby kulturowo, cywilizacyjnie, etnicznie, to jest wszystko, to są ci sami ludzie, prawda? Jakby zagrożenie ze wschodu jest tyle gorsze, że jeszcze jest jakby ryzyko eskalacji wojennej ze strony Rosji. I jak my, jako środowiska narodowe,
możemy działać teraz i jaką realnie mamy siłę, żeby coś robić. Nie mając, podkreślam jeszcze, nie mając jakby realnej siły politycznej. To może ja zacznę, jeśli mogę. No, to jest bardzo istotne pytanie. Po pierwsze, no to tak jak robimy tą konferencję, czy wiele wcześniejszej, czy naszą publicystykę, uświadamiać ludzi, bo tak jak mówię, większość ludzi tam przytaknie, że widzi zagrożenie tam powiedzmy w imigrantach muzułmańskich, no ale no nic z tym ludzie nie robią. Na takie wydarzenie jak to dzisiejsze, to raczej masowo ludzie nie przychodzą. A jednak internet daje możliwość wyjścia z naszymi poglądami do szerszego audytorium. Kolejna sprawa, to chciałem bardzo pochwalić i zwrócić uwagę na podjęcie takich działań z zakresu edukacji sportowo-proobronnej, jaką właśnie nasi koledzy ostatnio zaczęli rozwijać, no, więc uważam, że wszystkie osoby, które mają takie poglądy, jakby powinny się zainteresować szeroko pojętym rozwojem fizycznym. Jeśli mają taką możliwość, to również uczestniczyć w jakichś serwiwalach czy zajęciach, podkreślam, legalnych na strzelnicy, bądź też jeśli ktoś jest do tego przekonany, to na przykład wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej bądź jakieś inne proobronne inicjatywy się włączyć. No i powiedziałbym, na płaszczyźnie ekonomicznej możemy zrobić właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, zatrudniać Polaków, przede wszystkim Polaków, a w drugiej mierze, tak jak powiedziałem, powiedzmy, że imigrantów z Europy Wschodniej, a nie zatrudniać przybyszy spoza naszego kręgu kulturowego. I wreszcie po drugie, dokonując naszych wyborów, zakupów, ja wiem, że to nie jest takie proste, ale starajmy się jednak pieniądze wydawać w tych firmach, które zatrudniają przede wszystkim Polaków, a które nie napędzają procederu sprowadzania tanich pracowników spoza Europy, bo ja muszę powiedzieć, że to mało osób na to zwraca uwagę, ale imigracja zarobkowa z Azji do Polski szczególnie rozwinęła się za rządów PiS-u i też nie chcę jakimiś tam szczegółami mówić, bo po co mam pozew od kogoś dostać, ale no jeden pan, który był, no myślę, że nie jeden, ale o takim jednym wiem, bardziej z tamtym opcją polityczną zblatowany i to w sposób formalny niż obecną, był, jak to można określić, importerem pracowników z Indii i Pakistanu, no więc ja uważam, że przecież jest to w zakresie prawa, w zakresie legalności, ale bojkot konsumencki, ostracyzm ekonomiczny tych firm, które prowadzą taki właśnie, a nie inny proceder, które nie chcą dać zarobić Polakom, a sprawdzają pracowników z Indii czy Pakistanu i płacą pewnie im 1/3 tego, co zgodnie z polskim prawem powinni płacić. No i wreszcie taka podstawowa rzecz, nawet już nie wymaga to kanału na YouTubie, nie wymaga to konferencji, nie wymaga to publicystyki, demonstracji czy jakichś akcji bojkotowych, czy też jakiejś edukacji konsumenckiej, ale przekonywanie ludzi z własnego otoczenia. To jest bardzo istotne, bo człowiek, który nawet jest wychowany przez tą taką systemową, demoliberalną szkołę, ktoś komu na studiach czy w pracy też tą papkę do głowy wciskano, komuś, ktoś, kto nawet przed tym TVN-em płynie spędza, jeśli od bliskiej osoby takie rzeczy usłyszy, jakie my dzisiaj mówimy na konferencji, no to na pewno da to dużo większe efekty niż na przykład jeśli przeczyta taki artykuł, jeśli w ogóle będzie mu się chciało to przeczytać, napisany przez osobę, której w ogóle nie zna i nie kojarzy. Dziękuję. Ja coś jeszcze mogę dodać do tego, co powiedział Adam. Poza tym, że my w sumie całkiem sporo mi się wydaje, jak na nasze możliwości niewielkie, jako środowiska narodowego robimy w tym temacie, bo właśnie chociażby dlatego, że widzimy się dzisiaj. Ale ja powtórzę to, co powiedział Adam. To znaczy, każdy z nas ma tą możliwość, żeby krzyczeć temu systemowi w twarz, król jest nagi. Czyli mówić po prostu prawdę. Każdy z nas na pewno ma jakieś swoje sposoby tracenia wolnego czasu w głupi sposób, wysegregować z tego pół godziny i napisać parę komentarzy w sieci. I nagle się okaże, że tych komentarzy jest dużo i że optycznie to my przeważamy. A tak naprawdę w tych komentarzach, w tej walce w sinosferze nie chodzi o to, żeby prawda, przekonać tych, z którymi się kłócimy, bo tych jest 5%, nas jest 2%, ale żeby przekonać te 93%, które to obserwuje. Żeby wytworzyć pewną, przynajmniej optyczną wizję tego, że to my, znaczy my mamy rację, bo mamy rację, ale musimy jeszcze przekonać do tego innych. Mi się wydaje, że te działania, które podejmujemy, też są dobre, no bo jednak cały czas system prawny i polityczny umożliwia nam dużo więcej niż naszym kolegom na Zachodzie, gdzie najpierw taka konferencja nie została rozbita przez policję ze względu na zagrożenie jakimś tam izmem.
No my nie mamy takich problemów na obecną chwilę, więc jak najbardziej należy to mówić, ogrywać marketingowo w każdym możliwym kanale. Ja tą pochwalę już chwaliłem niedawno w innej konferencji, jeszcze nie publikowałem materiału, ale powtórzę, genialną robotę robi Obóz Narodowo Radykalny ze swoim kanałem na Twitterze, który pokazuje, że można do dziesiątków, nie tysięcy, to dziesiątków tysięcy ludzi trafiać i trafiać skutecznie, że nagle ludzie mówią, kurczę, to wy macie takie poglądy, ja nawet nie wiedziałem, nie? Na przykład, że no, to wy nie lubicie Rosji, no, bardzo dobrze. I widzę nieraz, że wchodzę na jakieś tam konta na Twitterze, gdzie ktoś coś pisze, gdzie jest, mam tam polubione i nagle patrzę, o, tutaj też skomentował ONR i masa jakichś tam, prawda, lajków, dyskusji i tak dalej. To jest przykład tego, że można planowo, bo z tego co wiem jest planowo robione i konsekwentnie wpływać na, wiadomo, Twitter jest bardzo teraz, stał się popularny przez ostatnie parę miesięcy, jakoś tak mam takie poczucie. Znaczy, tak optycznie patrząc na to, ilu nagle moich znajomych zaczęło mi podsyłać linki z niego. Więc no, to są takie metody. Po prostu mówię, no, zacząć można rzeczy najprostsze, właśnie tak jak powiedziała tam, czy ja, czyli mówić swoim znajomym, kolegom z pracy, ze szkoły, z boiska, z grupy w sieci, prawda, co jest właściwe, co jest dobre, co nie. Dzięki. Czyli praca jakby konstatywna. No my nie mamy innej możliwości. Partii politycznej nie wytworzymy. Tak jak prawda, partię polityczną wytwarza dobrze funkcjonujące i szerokie środowisko, no bo tą partię polityczną też trzeba, prawda, mieć te parę tysięcy ludzi. My na razie jesteśmy na tym etapie tworzenia takiego, prawda, szerokiego środowiska. Nie wiem na jakim etapie, no ale jakieś tam, powiedzmy, każde pomysły swoje, organizacja na rozwój ma. Natomiast siły politycznej nie wytworzymy, prawda. Możemy gdzieś tam starać się pewne sytuacje, pewne bodźce wykorzystywać, tak jak w 2014 czy 2015 roku. Bo ja, jak przypomnę, jak zaczęła się cała zabawa imigrancka w roku tam bodajże 14, to większość Polaków była za przyjmowanie imigrantów. To było na poziomie 60%. Po serii naprawdę masowych demonstracji, po paręnaście, parędziesiąt tysięcy ludzi w szeregu miast, po całej jakby kampanii w sieci i działaniach pewnych ludzi, prawda, związanych z szeroko rozumianym środowiskiem narodowym, nagle się okazuje, że jest na odwrót, że 60% ludzi jest przeciw. Oczywiście to przepalił PiS, który popierał ostatecznie tą masową imigrację, natomiast same przesunięcie tego w wojnie kulturowej było moim zdaniem w dużej mierze dziełem środowiska narodowego i to pokazuje, że pewne rzeczy warto robić i że to ma sens. Ja mam też pewną kwestię do poruszenia, jeżeli chodzi o taką przedobecną cenzurę. Nawet widziałam na jednej koszulce wolne słowo dla nacjonalistów. Jest duży problem właśnie z tym, że dużo ludzi popiera takie, żeby nie przyjmować imigrantów, ale oni się boją po prostu tego powiedzieć. Boją się dołączyć do aktywizmu, do nacjonalizmu, bo mają czasami obawy, że mogą stracić pracę. W obecnych rządach jest to jeszcze bardziej możliwe, że prości ludzie, którzy... Na przykład była taka sytuacja w Niemczech, nie wiem, czy Państwo kojarzą, tak Ausnadera rozśpiewali, żeby nie chcą tutaj imigrantów. No tak. Ludzie byli demaskowani, wyłapywani, żeby stracić pracę. Ludzie się boją odezwać. Co możemy zrobić jako nacjonaliści, żeby te zwykłe osoby, takie co mają poglądy, ale boją się wyjawić, mogły zacząć działać? Ja może odpowiem. Musimy zrobić dokładnie, znaczy to jest pewnie praca na lata, ale my musimy z poglądów antyimigranckich zrobić to, co zrobiła opozycja z 8 gwiazdkami. No ja nie będę hasła tutaj cytował, żeby tam nie zdemonetyzować i nie uwalić kanału na YouTube kolegom, ale oni stworzyli z tego taki slogan kulturowy. Większość ludzi nie zastanawia się, co się w nim zawiera, ale wie, co ma zrobić. Zagłosować przeciwko PiS-owi i w każdej jakby możliwej strefie być przeciwko PiS-owi. My musimy zrobić to samo. Sprawić, że stop imigracji stanie się takim hasłem przyjmowanym bezwiednie w każdym aspekcie, że to jest jakby sprzeciw wobec pewnych rzeczy, popieranie pewnych rzeczy, pewnych ludzi, a pewnych nie. I mi się wydaje, że to będzie najskuteczniejsze, bo tak jak powiedziałem, pewnie Adam, przyznasz mi rację, no, na wytworzenie siły politycznej, no nie musimy się, nie jesteśmy w stanie teraz tego zrobić. W następnych wyborach nie będzie, prawda, niklotowo-NR-owskiej partii i pewnie następny też nie będzie, chociażbyśmy sobie tego życzyli, ale działalność kulturową możemy prowadzić, bo do tego wystarczy komputer i łącz internetowe. No dobra sprawa. A jeżeli ktoś już ma, nie wiem, mikrofon, kamerę i jest w stanie coś tam więcej robić, no to tak samo, nie? No tak, ja tu się zgadzam oczywiście. Ja bym się jeszcze odniósł do dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa, no wiadomo, że ktoś, kto jest takim frontmanem, nie wiem, w imieniu organizacji występuje w mediach, figuruje w KRS, no to to jak powiedziała koleżanka, ryzykuje taka osoba utratą pracy i ogólnie takimi, może nie systemowymi, ale takimi nieformalnymi represjami, szykanami, prawda? Natomiast
zwrócił uwagę na to, że przecież sympatycy zgodnie z polskim prawem nie muszą być nigdzie rejestrowani, nie muszą figurować. Na akcje ludzie mogą przychodzić anonimowo, nie ogłaszając swoich personaliów, nie zwracając jakoś uwagi mediów na swoją facjatę, to zawsze jest jakieś rozwiązanie i z tego co obserwuję, wielu ludzi z takiego modelu działalności korzysta. A kolejna sprawa, no to jest sprawa bardzo trudna i mogę powiedzieć tak szczerze, że to się kilku tylko w ogóle chyba ludziom udało, a na dużą skalę tylko naszemu jednemu koledze, no ale warto, żeby jak najwięcej nacjonalistów osiągało sukces w życiu, stawało się przedsiębiorcami, właścicielami firm, czy jakimiś, nie wiem, osobami decyzyjnymi w firmach, które są w stanie swoich kolegów z organizacji, czy z jakichś znajomych zatrudniać u siebie. Jeszcze tylko dodam jedną, ta wspomniana piosenka Auslander Laus, to jest dokładnie przykład tego, co powinniśmy robić. Może nie tłumacząc to dosłownie, ale jakbyśmy mieli taki swój, prawda, hit kojarzony przez miliony ludzi, gdzie tam, prawda, jakiś znany motyw muzyczny leci i ktoś tam dorzuca parę słów, to dosłownie chyba parę słów było dorzuconych. No to, i żeby to się rozniosło wiralowo, no to bosko, nie? To jest właśnie takie działanie, ludzie to przyjmują, fajnie, bawią się, zgadzają. Nie wiem, swego czasu widziałem przeróbkę techno hymnu Falangi, Karel Sol, gdzie na koncercie kilkaset tysięcy, no nie wiem, czy kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy ludzi się do tego bawiło, prawda? Nie wiem, czy wiedzieli, do czego się bawią, ale to jest taki przykład tego, że to można takie rzeczy gdzieś tam, prawda, przepchnąć i kulturowo ludziom wdrożyć bez no, tej siły politycznej. Zrobimy. Trzeba pójść na dyskotekę, trzeba śpiewać swoją wersję Alexandera, a kiedy się będą ja właśnie mi się wydaje, że przy obecnych władzach cenzura nacjonalistów jest coraz większa. Ja zauważyłam, że nawet jak się udzielam w dyskusjach internetowych, to komentarze, które nie miały żadnych słów i były napisane spokojnie, były banowane za rasizm, za ekstremizm i to jest naprawdę bardzo dziwne. No, algorytmy się rozwijają, AI. I to też na pewno w jakiś sposób wpływa na nasze treści, bo mamy już obecnie algorytmy, które już nie tylko tam wyłapią słówka czy zwroty, ale są w stanie przeanalizować tekst, prawda? I stwierdzić, czy ten tekst jest pro czy kontra czemuś. Więc to jest problem, no ale tu poza próbą jakiegoś tam, prawda, przemycania treści za pomocą chociażby popkultury, i to mówię od dawna, prawda? Myślę, że Państwo zrozumiecie, o co chodzi. Nie musimy mówić o wojnie z pewnymi rzeczami, możemy mówić o obronie Minas Tirith jako Białego Miasta. Każdy wie, o co chodzi. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.